partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Dobry wieczór. Już tylko 63 dni zostały do imprezy, o której marzy każdy sportowiec, niezależnie od uprawianej dyscypliny. Igrzyska olimpijskie w Tokio startują 23 lipca. Maria Andrejczyk na tej imprezie będzie rzucać oszczepem, ale nie oszukujmy się, po tym, co Maria Andrejczyk wymodziła 9 maja w chorwackim Splicie, będzie się mierzyć nasza oszczepniczka nie tylko z przeciwniczkami, ale też mam wrażenie, ze sporą presją, jeśli chodzi o faworyta do złota olimpijskiego. Teraz sobie o tej presji porozmawiamy, ale oddaję ci głos, żebyś mogła się kulturalnie przywitać. Możesz też niekulturalnie. Myślę, że skupię się na kulturalnym. Dzień dobry wszystkim. Niesamowicie się stresuję, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że język mi się plącze. Wybaczymy ci to. Od jakiegoś czasu przechodzimy, Majka, w naszym hate parku na ty. Ty masz w dowodzie Maria Magdalena Andrejczyk. Wszyscy do ciebie mówią Majka i rozumiem, że taką formę dzisiaj przyjmiemy. Tak, poproszę. Tak się też już ludziom przedstawiam i też uważam, że chyba Majka po prostu bardziej do mnie pasuje. A skąd się to wzięło? Kto pierwszy użył Majka? I dlaczego to zostało? Wiesz co, w okresie szkolnym, w szkole podstawowej byłam w harcerstwie. Harcerzem się jest do końca życia, ale okres właśnie w szkole podstawowej był takim, gdzie aktywnie spędzałam ten czas właśnie na grupach właśnie z harcerstwem, gdzieś tam wyjeżdżaliśmy i już w świętej pamięci moja wychowawczyni i także nasza instruktorka naszej grupy stwierdziła, że Maria to za poważne imię dla mnie, jak na razie, więc Majka będzie odpowiednio. I naprawdę tak niesamowicie szybko się to przyjęło, że już no, jest niewiele osób, które do mnie Maria mówią. Mama nie protestowała? Nie, jakoś poszło. Tutaj, Majko, odbieramy telefony. Ty będziesz odpowiadać na pytania. Natomiast zanim odbierzemy ten telefon, to ja chciałabym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, a w zasadzie Majka będzie mówić o jednej ważnej rzeczy. Tak, bo oddałaś swój medal ze Splitu, ten złoty medal na licytację dla Antosia i ten medal osiągnął kwotę ponad 30 tysięcy. Teraz z tego, co się orientuję, to ten medal wrócił z powrotem do ciebie. Natomiast cały czas trwa zbiórka dla Antosia i jeśli moglibyście się włączyć w tą zbiórkę, to mów, Majka, oddaję ci głos. Tak, w ogóle w którą kamerę mam się patrzeć? Która jest odpowiednia? Panowie, która? W lewo, tutaj chyba. Słuchajcie, Antoś Kuczyński pochodzi z moich stron. Dowiedziałam się o nim i o jego historii tak naprawdę dopiero w kwietniu, ale już od tamtego momentu całym sercem jestem z Antosiem, więc tak zdecydowałam się właśnie na oddanie swojego medalu na licytację. Wszystkie informacje a propos licytacji i całej zbiórki znajdziecie chociażby u mnie na profilu na Facebooku, więc zachęcam was, żebyście odwiedzili, znaleźli link do strony z licytacją i po prostu wsparli. Przerwa na się pomaga, tak? Tak mi się wydaje. Zostało mało czasu, ponieważ do końca maja trwa zbiórka. No, mamy jeszcze z 300 tysięcy, z 200 tysięcy do zebrania, żeby Antoś mógł wylecieć do Bostonu i tam zoperować swoje serduszko. Antoś ma 13 miesięcy i bardzo poważną wadę serca. Także czasu jest bardzo mało i jeżeli jesteście w stanie, bardzo, bardzo was proszę o pomoc. To też jest ciekawa sprawa, bo na tę kwotę 30 tysięcy złożyły się dwie kobiety, tak? One się dogadały ze sobą, one się znają ze sobą? Nie, absolutnie się nie znają. I z tego, co obserwowałam właśnie po komentarzach, pierwsza była pani Olimpia, która w ogóle rozkręciła całą tę licytację. I w momencie, gdy kwota wybiła, doszła do 15 tysięcy, pani Monika podbiła do 15,5. Wtedy pani Olimpia napisała do niej prywatnie, babeczki się złożyły, siła jajników. Więc razem wspólnie przekazały kwotę 30,5 tysiąca. Przeszło to moje najśmielsze oczekiwania, ale to pokazuje, jak wielkie serca mają kobiety. Ty się często angażujesz w jakieś akcje charytatywne. To była największa kwota, jaką udało ci się zebrać? Tak, to była zdecydowanie największa kwota. Czy często? Na pewno się staram. Bardzo dużo jest zbiórek, bardzo dużo jest osób, którym ja po prostu sama chcę pomóc. Ale historia Antosia chyba najbardziej mnie ujęła i niesamowicie chcę pomóc temu chłopczykowi. Mogłabym wam powiedzieć, że jak uzbieracie chociaż połowę tej kwoty, która jest potrzebna, to 25 maja w najbliższym Hate Parku będzie dr Sławomir Mentzen, ale on i tak będzie. Natomiast niezależnie od tego, w imieniu Krzyśka Stanowskiego zapraszam, niezależnie od tego, że dr Sławomir Mentzen będzie w Hate Parku, to licytujcie, dokładajcie się do tej akcji, bo no, sprawa jest poważna. Myślę, że warto pomagać. Odbieramy pierwszy telefon, bo już mamy pierwszy telefon. Halo, kto jest z nami?
Cześć, nie wiem, czy mnie słychać? Słychać, cześć. Cześć, tutaj Rafał Szczęstochowy. Pierwsze mi się udało do was zadzwonić, więc tak jak Majka, też się mocno stresuję. Okay. Chciałem was pozdrowić. Ja się jednak przyzwyczaiłem do mówienia na ciebie, Marysia, bo tak już od kilku lat śledzę twoje poczynienia, dokładnie o Rio. Mieliśmy okazję się zobaczyć w Bydgoszczy, więc tym bardziej się cieszę, że akurat ten pierwszy mój telefon jest akurat w odcinku z tobą. Chciałem cię bardzo serdecznie pozdrowić, pogratulować wspaniałego wyniku i mam takie dwa pytania. Przede wszystkim pierwsze, czy czujesz, że to jest jednorazowe wyższe, czyli ponad 70 metrów w tym sezonie, czy to jest cyklicznie, może się powtarzać? I drugie pytanie, które rybalki będą najgroźniejsze w tym sezonie, czy już, ja wiem, że jeszcze jest to dopiero początek sezonu, ale czy już, nie wiem, krystalizują się jakieś nazwiska, które myśl w Rio będą, przepraszam, w Tokio będą trudne do pokonania. Nie trzymam dłużej na linii nikogo, więc pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Dwa lata temu widzieliśmy się w Bydgoszczy, teraz chyba się Chorzowie nie uda, ale cześć, trzymam mocno kciuki za całą drużynę podczas Mistrzostw Europy, drużyna tych. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, Rafał. Wow, Rafał, wielkie dzięki, bardzo mi miło. Tak, czy to był jednorazowy wystrzał? Forma na treningu przede wszystkim w Turcji, w Belek, gdzie byłam 3 tygodnie, regularnie rzucałam powyżej 60 metrów, 65 metrów. Zdarzały się też rzuty na 66, jeden był na 68, czy tam 7 mniej więcej. Jestem też zawodniczką, która znacznie lepiej wygląda podczas zawodów niż na treningu. Po prostu jestem taka stricte startowa, muszę czuć krew rywalizacji, żeby wykrzesać z siebie 110%, więc też mi się wydaje, że zawsze na każdych zawodach będę dokładać coś więcej, gdzieś tam jakiś tam swój własny dodatkowy ułamek do całej formy, którą udaje mi się wspólnie z trenerem wypracować na treningach. Mam nadzieję, że to nie jest jeden wystrzał, mam nadzieję, że uda mi się to powtórzyć. Oczywiście główną rolę odegra zdrowie w tym momencie. Natomiast jakie nazwiska na pewno będą faworyzowane na igrzyskach? Mi się wydaje, że Christine Husong z Niemiec wczoraj startowała w Ostrawie, pokazuje rewelacyjną, bardzo wysoką formę. Ile rzuciła? 66 metrów. To już po raz drugi, ponieważ w Splicie tydzień wcześniej rzuciła również 66. Dosłownie tam centymetrami to się różniło, więc jest bardzo regularna. Oczywiście też Czeszka Ogrodnikowa, która wczoraj była druga, 65. Czy będzie jedną z faworytek? Jestem ciekawa, ponieważ tylko na Mistrzostwach Europy w Berlinie w 2018 udało jej się zdobyć srebrny medal, ale myślę, że Husong i Chinki. Chinki myślę, że tutaj też będą bardzo aktywnie walczyć o podium na igrzyskach. Mhm. To miałaś być wczoraj w Ostrawie i za 2 dni miałaś wylatywać do hiszpańskiego Andujar. Wiem, że obie te imprezy zdjęłaś ze swojego kalendarza. Dlaczego? Zgadza się. Więc tak, kobiety no, nie rzucają codziennie. Czat pytał o zdrowie, wiesz? Czat pytał o tą Ostrawę, dlaczego ja już tam nie było. Z przyjemnością mówię i się tutaj wszystkim tłumaczę. No, z racji tego, że kobiety nie rzucają codziennie po 70 metrów, ja też nie wiedziałam, z czym to się je, w ogóle się tego nie spodziewałam. To jest potężne przeciążenie organizmu, a z racji tego, że moje zdrowie no niestety jest kruche, musiałam troszeczkę odpuścić. Dobrze wiem, co jest w tym roku najważniejsze. Dobrze wiem, co jest priorytetem i dobrze wiem, kiedy ten priorytet będzie mieć miejsce. Żadne z tych startów nie jest aż tak istotne jak igrzyska i ja poświęcam wszystko igrzyskom. Całe swoje życie tak naprawdę, więc nie chcę zaprzepaścić szansy w tym roku poprzez żyłowanie się i szarpanie na kolejnych zawodach, gdzie wiem, że no nie będzie to miało sensu przy moim nieoptymalnym samopoczuciu. Także zrezygnowaliśmy. A to oznacza, że ty czujesz w tym momencie jakieś przeciążenia, jakieś bóle i po prostu sobie... Tak. Po prostu są to bóle bardzo niekomfortowe, więc oczywiście nie jest to nic poważnego. Jestem już skonsultowałam się z dwoma lekarzami, więc wszystko kontrolujemy z fizjoterapeutą, przede wszystkim z Maćkiem Włodarczykiem, w którym współpracuję już od chyba 5 lat. Czuwamy nad tym wszystkim. Także ja jestem o to spokojna, ale dobrze wiem, że potrzeba czasu. Ja znam swój organizm i trzeba troszeczkę wyluzować. Nie starty majowe, nie czerwcowe są najważniejsze, więc też niestety opuszczam drużynowe Mistrzostwa Europy, ale będę siedzieć przed telewizorem, trzymać kciuki za całą reprezentację. Natomiast ja wiem, że... Czyli czekaj, ten Chorzów też odpuszczasz? Ten Chorzów też odpuszczasz? Dzisiaj podjęłam decyzję, że mogłabym być gotowa, ale nie chcę. Mhm. Nie ma sensu.
A wiem, że reprezentacja sobie beze mnie też świetnie poradzi. Aha, ale to w takim razie powiedz mi, bo już zacznie się czerwiec. Mhm. I jak będzie wyglądał twój kalendarz? Ty będziesz gdzieś startować w czerwcu? Tak, z pewnością Mistrzostwa Polski, które będą pod koniec czerwca w Poznaniu. Celuję jeszcze w Turku, które będzie chyba 7 czerwca. Oczywiście nie jest to też coś ważnego, na co ja się nastawiam. Zobaczę właśnie, jak zdrowotnie to będzie wyglądać, czy uda mi się wyrobić. Tak jak powiedziałam, zdrowie to priorytet, szczególnie w sezonie olimpijskim, więc nie chcę się jakoś specjalnie właśnie szarpać, nastawiać. Zobaczymy, jak będę wyglądać na treningach, jak będą wyglądać teraz te techniki, które pewnie gdzieś tam rozpocznę. Techniki, czyli rzucanie oszczepem na treningu. To się nazywa technika. I zobaczę, jak będzie wyglądać moja dyspozycja. I w zależności od tego podejmę decyzję, czy Turku, czy dopiero Mistrzostwa Polski. Zaraz się zapytam o ten trening, ale najpierw odbierzemy telefon. Kto jest z nami? Dzień dobry, dziewczyny. Cześć. Cześć. Z tej strony Michał, ja telefonuję do was z Suwałk. Cześć. Miło mi, że się dodzwoniłem, gdyż krajankę zawsze warto wesprzeć dobrym słowem, tym bardziej tak sympatyczną, dobroduszną. Wielki szacunek Majka za oddanie tego medalu. Na pewno dla Antosia będzie to przydatne. Przede wszystkim gratuluję tej petardy w Splicie. No, strach pomyśleć, co będzie na igrzyskach. A propos Rio, nie wiem, pewnie dziewczyny poruszycie jeszcze ten temat. Ten rzut w eliminacjach, myślę, że w mojej opinii mógł trochę przyjść za wcześnie, bo umówmy się, ciężko dwa razy na najważniejszym konkursie w życiu rzucić rekord Polski, więc myślę, że mogła ci już ręka troszkę drżeć, tym bardziej wiadomo, jak ten konkurs przebiegał. Szacunek za to w ogóle, że się pozbierałaś. Widać, że jesteś mocniejsza. Na pewno nie było to łatwe żyć ze świadomością, gdy rzuciłaś tak naprawdę złoto. Tylko 2 dni za wcześnie, tak? Więc przegrałaś długość paznokcia, więc no, naprawdę wielki szacunek, że się zbierasz. Niemniej jestem pewien, że w Tokio będziesz mocniejsza, nie wiesz do siebie też jakiejś negatywnej presji, oczekiwań, nic nie musisz. Ja jako kibic wspieram, akceptuję każdy wynik, bo wiem, że rzucisz maksa, którego na ten moment będziesz w stanie, a cały ten balon oczekiwań niech będzie poza tobą, bo z piwem w ręku łatwo narzekać, więc po prostu powodzenia. Jak wszystko zapracuje, to jestem pewien, że Suwalszczyzna będzie z ciebie dumna. Mam dwa pytanka. Pierwsze, skoro jest to hate park, my widzimy, zobaczymy tylko efekt końcowy. Często w mniej popularnych dyscyplinach raz na 4 lata to się odbywa. Chciałbym się zapytać o to, co pomiędzy. Jaki jest twój największy problem? Czego brakuje polskiej lekkoatletce na 2 miesiące przed olimpiadą? Czegoś, co musisz charakterem nadrabiać, zaciskając zęby, można by powiedzieć. No, pytam teraz, bo na pewno jak wrócisz potencjalnie, ewentualnie z medalem, czego ci życzę, to rzeczywistość może być trochę inna, dlatego warto dziś. No i drugie pytanie, takie może bardziej rozrywkowe. Słyszałem, że lubisz muzykę heavy metalową. Jestem ciekaw twojego gustu. Jakie słuchasz zespoły? Które kawałki odsłuchujesz przed startem? Pozdrawiam was serdecznie. Nie zajmuję linii. Powodzenia, pozdrawiam. Majka. Do zobaczenia w Suwałkach i spełnienia marzeń. Dzięki. Dzięki bardzo. Bardzo mi miło, że w końcu swój zadzwonił. Pierwsze pytanie, czego dotyczyło? Bo się czego brakuje polskiej? Czego brakuje? Jeżeli mam być szczera, to większego zadbania o nasze zdrowie. Przynajmniej z tego, jak to widzę. Brakuje, z tego co mi się wydaje, fizjoterapeuta powinien być przy tych topowych nadziejach na finał igrzysk cały czas. No ja na obozach mam tak, że zazwyczaj na każdym zgrupowaniu jest ktoś inny. Zdarzył się też obóz, gdzie w tym roku w ogóle nie miałam fizjoterapeuty. Poczekaj, czyli jak byłaś teraz w Spale, to miałaś oddelegowanego fizjoterapeutę, którego na przykład nie znałaś? Znaczy nie, generalnie z większością się znam, w tym roku też bardzo dużo nowych fizjoterapeutów doszło i super, fajnie, niech się uczą, doszkalają, ale ja potrzebuję kogoś zaufanego, kto przede wszystkim zna mój organizm, wie jak on pracuje. Wiesz, ja znam, ja z przyjemnością opowiem, tylko jest to też frustrujące i męczące mówienie po raz enty swojej historii swojego życia i swoich problemów, a mam właśnie już zaufanych fizjoterapeutów, z którymi współpracuję od wielu lat, znają mój organizm, wiedzą co jest dla niego dobre. Na tym by mi zależało chyba, ale no, jest jak jest i tak fajnie, że mamy tych fizjoterapeutów. Ja się bardzo cieszę, że mamy świetnych, wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, którzy razem z nami jeżdżą na zgrupowania. Mogłoby być lepiej, ale to jest po prostu mój punkt widzenia. Jako zawodniczki ze słabym zdrowiem, która ma szansę pojechać na igrzyska.
I żałujesz czasem, że nie wybrałaś tej propozycji ze Stanów Zjednoczonych? Że nie pojechałaś? Nie chciałabym i raczej się na tym skupiam, by nie żałować żadnej ze swoich decyzji, które kiedyś podjęłam. Uważam, że wszystko po prostu musiało tak być. Poza tym z tego, co widzę, niewielu zawodników, lekkoatletów przede wszystkim, jadących na studia, na stypendium do USA, wychodzi potem jako taki profesjonalny sportowiec. Przed maturą tak, byłaś? To było przed maturą, ale w momencie, kiedy miałam się już rejestrować, to chyba TOEFL jest, do TOEFL-a, maturę międzynarodową, po prostu się rozpłakałam, zawołałam mamę, powiedziałam, że ja nie jestem w stanie, nie dam rady, nie jestem w stanie się zapisać na to i myślę, że to było takie kluczowe, bo to było na rok przed igrzyskami. Wtedy na rok olimpijski już teoretycznie miałam lecieć na Florydę, bo wtedy byłam z tą uczelnią dogadana. No to jakich zespołów słuchasz metalowych? Bo ja też słyszałam, że Ostry Rok i w ogóle koszulka, w której przyszłaś, to też jest taka... Tak, to jest Ghost, których uwielbiam, kocham. Może nie to, że oddałam im swoją duszę, ale według mnie no, świetne kawałki. Zaraz wam powiem, co na przykład w Splicie słuchałam. Właśnie Ghosta, był Year Zero. To jest ostry metal? Czy ostry metal? To jest ogólnie mieszanka. Sam Rock jest na przykład dla mnie muzyką wolności, która po prostu czuje, że moja dusza wtedy czuje się taka, no po prostu wolna. Natomiast metal, słuchając właśnie metalu, heavy metalu, metal też symfoniczny uwielbiam, co myślę, że chyba Nightwish jest... Metal symfoniczny, no Nightwish, również ich kocham. Musisz przesłuchać. Kosmiczni są. W ogóle ja nie wiem, czy grają w metal roku. Symfoniczny to jeszcze, metal symfoniczny to jeszcze jakoś z chęcią nawet przesłucham z czystej ciekawości, bo w ogóle nie słyszałam o takim rodzaju muzyki, ale taki ciężki metal to chyba kompletnie do mnie nie dotrze. To trzeba być koneserem, ale kroczek po kroczku myślę, że metal symfoniczny jest super początkiem. No i właśnie Nightwish w tym roku gra w Gliwicach. Mm-hmm. Wybieram się tam. Oj, obowiązkowo. Czyli masz czas chodzić na koncerty? Nie, ale znajdę ten czas. Czekaj, Boże, tu mam na przykład trening. No, AC/DC. Nie, sprawdzam na liście, bo w mojej głowie się teraz dzieje bardzo dużo. To połączenie jest takie czy. Więc ja wolę na spokojnie. Nie wiem, czy znacie Beast in Black. To jest taki odłam chyba Battle Beast, ale właśnie to jest podobny gatunek. To jest taki, mi się wydaje, że to jest heavy metal. Taki z nutką elektrycznej muzyki. Co tu jeszcze? Jak jesteś, Majka, na zawodach z kimś albo na obozie z kimś w pokoju, to rozumiem, że słuchasz muzyki na słuchawkach? Czy znalazłaś taką współlokatorkę, która wspólnie z tobą będzie słuchać? Niestety nie znalazłam. Raz pamiętam, Zasią Jóźwik byłam na meetingu w Lucernie, w Szwajcarii. W ogóle Szwajcaria jest przepiękna. I puściłam Asię i stwierdziłyśmy, dobra, jedna piosenka, ty, druga ja. No ja jej puściłam swój heavy metal, to Aśka powiedziała, dobra, idę po kawę. No trudno, no, powiedziałam, no, koneserzy są potrzebni, tak? Co tu jeszcze mamy? No ogólnie takie mieszanki. Little Big to jest taka grupa z Rosji. To nie jest ani rock, ani heavy metal. To jest chore. Bardzo ich lubię. A z Radkiem Liszewskim? Dobrze mówię, Radek Liszewski? Tak, Radka znam. Wiecie co, z racji tego, że Podlasie, Suwalszczyzna, te tereny, u nas nie było imprezy, w sensie osiemnastki, czy ty matury, balu maturalnego, w sensie studniówki, tak? Bez disco polo. Wesele, bez disco polo to nie jest wesele. U nas na każdej imprezie było disco polo, więc ja dobrze znam te kawałki, tak? No nie będę ukrywać, pomimo, że gdzieś tam no nie jest mi z tym po drodze, ale moi znajomi słuchają disco polo. Wszyscy właśnie gdzieś tam w klubach to disco polo leci. No z tego nie wyjdziesz, nie masz szans. Jedziesz na Podlasie, to automatycznie przygotowuj się na disco polo. Ale Radka znam, jest mega sympatyczny. Wiem, że też wspiera lokalny klub Panzer Zejny, to jest z kickboxingu. Niesamowity człowiek, naprawdę, mega go lubię. Majka powiedziała przed Hate Parkiem, że trochę się stresuję, ale potem jak się rozkręcę, to będę bardzo dużo mówić. I muszę ci przerwać, bo odbieramy kolejny telefon. Halo, kto jest z nami? Siemanko dziewczyny, mamy Paweł Stojna. Cześć Paweł. Po pierwsze, to bardzo wam dziękuję za ten wykład na temat muzyki. Słuchacie was naprawdę fantastycznie i chyba sam zacznę niedługo słuchać heavy metalu, a już zwłaszcza jak zdobędziesz medal, to możemy się tak umówić, to, że ja zaczynam słuchać heavy metalu. Mam takie pytanie do ciebie, Maju. Właściwie mam dwa pytania, najpierw zadam jedno, a potem jak wypowiesz się, to zadam drugie. Pytanko jest takie, czy po tym może rekordzie, który pobiłaś w Splicie, odezwała się do ciebie twoja
Chyba, że wiem, już była idolka Barbara Szpotakowa i odezwała się z gratulacjami. Tak, jak najbardziej. Ona osobiście ci pogratulowała. Tak, ponieważ miałam tę przyjemność właśnie z Barbarą startować w Splicie i Barbara była chyba pierwszą, która mi pogratulowała, bo no, akurat tak się złożyło, że ja szłam akurat w tę stronę, bo tam obok siebie miałyśmy krzesełka, ale to było niesamowicie miłe. No, to było, wiecie, coś na zasadzie witaj w klubie plus 70. No rewelacja. Jeszcze? Coś jeszcze? Jakieś pytania masz jeszcze? Tak, czy mogłabyś pozdrowić serdecznie mojego kolegę Dawida, który też jest twoim wielkim fanem i myślę, że może przyjedziemy do Poznania na Mistrzostwa Polski. Kolegę Dawida pozdrowić. Dawid, serdecznie cię pozdrawiam i widzimy się na Mistrzostwach Polski w Poznaniu. Serdeczne dzięki, trzymajcie się dziewczyny i trzymam kciuki za najlepiej złoto w Tokio. Do zobaczenia. Dzięki do bardzo. Zobaczenia. Zaraz wracamy do rozmowy. Pytania z czata. Jest link do zbiórki pod i na czacie dostaję informacje i jest pod naszym live'em. Tam możecie wchodzić i możecie wpłacać. I jeszcze jedno pytanie było. Aha, kiedy Hate Park z doktorem Mencenem? 25 maja i będzie z nim ten Hate Park prowadził Krzysiek Stanowski. Krzysiek Stanowski, który powoli w mojej opinii wyrasta na influencera, jak również youtubera. Majka, nie obrazisz się chyba, jak powiem, że do Rio, do Igrzysk Olimpijskich w Rio, nie byłaś za bardzo rozpoznawalna. A dlaczego bym miała być, ponieważ to no był dlaczego? Pierwszy rok, bo byłaś, gdzie... bo miałaś Mistrzostwo Polski seniorek, bo miałaś Mistrzostwo Europy juniorek ze Szwecji. Natomiast dopiero po Igrzyskach zrobił się boom na Majkę Andrejczyk, na tyle duży, że ty dostawałaś propozycje matrymonialne. No zdarzyło się parę. A czyli nie było ich dużo? No było dużo, strasznie było dużo. No CV mi swoje wysyłali. No. Znaczy, nie ukrywam, bardzo to poechtało moje ego. Sydzią Boże, fabulous. Ale z Polski też, czy z zagranicy? No z zagranicy głównie, ale z Polski, z Polski też. No było tego dużo, no... Odpisywałaś, czy nie, no nie odpisywałaś? Nie, co? Nie będę zostawiałaś ich ze złamanym sercem. No podejrzewam, że oni byli na to przygotowani. Aha. Spróbuję. A czy ty już byłaś wtedy, singielką, czy... Nie, już nie byłaś wtedy singielką. Nie, już wtedy jeszcze nie miałam partnera. Dopiero po igrzyskach. Aha. Stwierdziłam, dobra, wezmę tego. Ma najlepsze CV. I do twojej mamy podobno też pisali. Do mojej mamy? Tak, z tego co mi mamcia mówiła, to tak też paru do teściowej chciało uderzyć. Ale to miłe chyba, co? Czy miłe? Dziwne, creepy, trochę straszne. Boże drogi, no. No dobra, ale nie było żadnej takiej wiadomości, która by cię w jakiś sposób urzekła, że pomyślałaś sobie, o, okej, ciekawy. Wiesz co, to było 5 lat temu, ja naprawdę nie jestem w stanie sięgnąć pamięci aż tak daleko, bo nie było to znaczące w moim życiu, te wszystkie propozycje. Natomiast tak, pojawiały się dziwne, pojawiały się straszne, pojawiały się obrzydliwe. Obrzydliwe? No, pisał do mnie 2 razy starszy facet ode mnie, że tam 50-latek. W ogóle jeden z facetów wysyłał mi co tydzień bukiet czerwonych róż. Fajnie, tak zajebiście, mam piękne kwiaty. Poczekaj, gdzie ci wysyłał? Do domu. Później widział, że ja jadę na zgrupowanie do Szczyrku, to tam mi zaczął wysyłać. Boże, to już było trochę straszne, nie? Oczywiście, no... Nie... Ale nie skończyło się żadnym zgłoszeniem na policję? Nie, no co ty, to tylko kwiaty. Aha. Poza tym poradziłabym sobie. Okej. Okay. Ciekawe. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, dobry wieczór. Słychać mnie? Tak jest. Ja mam takie właśnie pytanie. Jaki wpływ w twojej dyscyplinie ma trener? Czy to jest taka gwarancja sukcesu? Czy jednak ważniejszy jest cały sztab ludzi odpowiednich? Okej. Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim trener, to zależy też na jakim poziomie. Na początku istotny jest trener, który zarazi cię miłością do sportu, zarazi cię tą pasją. Później już na tym profesjonalnym szczeblu dobry jest profesjonalista, który świetnie zna konkurencję, który cały czas się uczy, dowiaduje, też zna twój organizm. Ja akurat mam to szczęście, że od samego początku jestem z tym samym trenerem, z trenerem Karolem Sikorskim, który też był moim WF-istą w liceum.
Mam też to szczęście, że trener naprawdę dużo się uczy. Pomimo, że on sam nigdy nie był oszczepnikiem, był biatlonistą, to sam już miał na koncie wiele sukcesów właśnie na, co prawda na rangi krajowej, ale miał fantastycznych oszczepników i no ja mu się też trafiłam, więc jakby chciał dalej kontynuować tę sejneńską szkołę oszczepu, bo właśnie w Sejnach się uczyłam. I widzę po tym, że każdy rok to jest dla nas nauka na kolejny przyszły sezon. Widzę, że trener też bardzo dużo się uczy, bardzo dużo się dowiaduje. Jeżeli są jakieś kursy, jakieś wyjazdy, szkolenia, to on chętnie bierze w nich udział. Cały czas widzę, że to nie tylko ja stawiam kroki, to nie tylko ja progresuję, mój trener również. Więc to jest mega istotne, bo to też nakręca nas obojga do po prostu dalszej pracy i do rozwijania się. I wierzymy w tę pracę, wierzymy w tę robotę, którą robimy. Więc trener jest mega istotny, ale istotny jest też później psycholog, fizjoterapeuta, tylko że to już jest naprawdę stopą. Najpierw po prostu trzeba samemu udowodnić swoją wartość, trzeba samemu dojść tam do góry, dobić się i później jak już jesteś z tego topu, to jest znacznie łatwiej właśnie o psychologa, o fizjoterapeutę, o dodatkowych trenerów tam przygotowania motorycznego, po prostu jakich tylko potrzebujesz, ale no najpierw trzeba się na tę górę dobić. Mhm. Mamy jeszcze jakieś pytanie? Nie, bardzo dziękuję też za odpowiedź i pozdrawiam was tam. Bardzo serdecznie. Dzięki. Dziękujemy. Majka Mary Marysia na czacie pyta, znaczy gratuluję ci rzutu, ale pyta, czy nie nudzić się na zawodach krajowych, bo poziom damskiego oszczepu w Polsce jest słaby, łagodnie mówiąc, w porównaniu do męskiego. Czy słaby? Należy zaznaczyć, że oszczep jest ogólnie bardzo kontuzjogenną konkurencją. Kobiety z racji tego, że po prostu są bardziej delikatne, słabsze i to zdrowie jest bardziej kruche, jest nam ciężej. Oprócz mnie jest Marcela Witek, która też boryka się na razie z kontuzją, więc życzę im mega szybkiego powrotu do zdrowia. Życiówka 66, poziom top świata. Jest Klaudia Maruszowska, która moim zdaniem w tym roku 60 na bank rzuci, przekroczy, ale wiecie, to wszystko zależy od dyspozycji, od treningu, od momentu treningowego, w którym się akurat dana zawodniczka znajduje. Uważam, że są jeszcze młode dziewczyny, chociażby ode mnie z klubu Gabrysia Budkiewicz, Gabrysia Andrukonic, z którą jeżdżę na zgrupowania. Są młode dziewczyny, które potrzebują jeszcze pracy. Rok covidowy temu nie sprzyjał, bo wszystko było pozamykane. Młodzi też nie mają wyrobionego takiego nawyku tych ćwiczeń. Nie mają aż tak dużej motywacji, że no, po co ja się przygotowuję, skoro wszystkie Mistrzostwa Świata Europy Juniorów zostały poodwoływane. To też jest bardzo ciężko znaleźć motywację. Zamknięte siłownie, stadiony temu nie sprzyjały, więc ja uważam, że dopiero za chwilę będzie fajny boom, ale no, oszczep jest też trudny. Mhm. Potrzeba naprawdę mocnego charakteru z taką zaciętością i zapartością w tym, że okej, chcę być w tym najlepsza, do tego, by faktycznie coś osiągnąć. No okej, ale nudzicie się? Czy nudzi mi się? No mam nadzieję, że jak Marcela wróci, jak Klaudia się przełamie do bariery 60, myślę, że będą naprawdę, naprawdę fajne widowiska w Polsce. Mhm. Odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami? Cześć dziewczyny. Mateusz z Bałt z tej strony. Cześć Mateusz. Mam kilka pytanek do Marii. Pierwsze pytanko, czy piłeczka palantowa została przerzucona przez stadion? Piłeczka palantowa. Tak, wiesz co, rzucałam piłeczką palantową w szkole podstawowej, ale teraz piłeczka palantowa jest po prostu za lekka, więc ja nawet na samą szybkość tych rzutów nie wykonuję. Już nie rzucam. Rozumiem. Chciałem się ciebie spytać odnośnie, gdzie według ciebie są jeszcze rezerwy u ciebie? Czy nie wiem, zwiększenie obciążeń na siłowni, czy może praca z psychologiem? Wiesz co, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten aspekt fizyczny, cały czas jest to rozbieg, jest to poruszanie się na rozbiegu, bardziej dynamiczne, no ale ja też dopiero wyszłam z takiego ciężkiego treningu, więc i też na zawody w Splicie jechałam bez tak perfekto ustawionego rozbiegu, więc to jest na pewno kluczowe. Aspekt mentalny zawsze będzie mega istotny i tak już z profesorem Blecharzem, z którym współpracuję od roku 2018, wykonaliśmy bardzo dużą pracę, to teraz wszystko bardzo fajnie procentuje, ale no cały czas to trzeba robić systematycznie, wierzyć w tę pracę, którą się wykonuje. No ja już widzę tego efekty, ale jest właśnie z tego aspektu fizycznego mi się wydaje, że to rozbieg, właśnie ta szybkość i skoczność będzie najistotniejsza, bo silna jestem naturalnie, więc
potrzebuję. Majka, a jakie można popełnić błędy na rozbiegu? Na rozbiegu przede wszystkim zatrzymać się przed przeskokiem, bo przeskok to jest taki moment kulminacji, takiego tak zwanego ładowania tej siły, którą udało nam się wykreować w trakcie biegu i po przeskoku. Bo, o Jezu, w ogóle technika rzutu szczepem, to musimy chyba z 15 minut na tym spędzić. No dobra, dobra, to po jak zostanie nam trochę wolnego czasu, to generalnie to wytłumaczysz. No, błędy na ale przykład. Rozumiem, zatrzymać się w momencie, kiedy się rozpędzasz, tak, żeby... Tak, no wtedy tracimy chyba najwięcej energii. Dwa, no zgięta lewa noga u praworęcznego szczepnika, czyli zgięty lewy blok. Noga prosta, to jest z automatu więcej mocy. My się nadziewamy na to, to naprawdę tony idą na tę nogę, ale dzięki prostej nodze cała siła może się fajnie przetransferować przez prawy bark. No, jak jest lewa zgięta, to wtedy te wszystkie siły uciekają. Puszczenie lewej ręki, łokieć poniżej linii barku, to jest chyba coś najgorszego, co się może przydarzyć, ponieważ kiedy łokieć będziemy mieli poniżej linii barku... Poniżej linii barku, okej. Tak. Czyli on musi być bardzo wysoko. No, grunt, żeby... Czekajcie, pokażę wam tutaj. Grunt, żeby nie było czegoś takiego, bo taki rzut już mega boli i ja 6 lat temu sobie właśnie kontuzję zrobiłam w ten sposób. Po prostu taki prąd przeszedł przez całą rękę aż do palców i no nie mogłam rzucać przez prawie 3 miesiące. Mhm. Aż tak mnie to bolało. Więc mi się wydaje, że to jest taka najgorsza kontuzja. No, no ale generalnie no, wszystko można sobie rozwalić. Okej, okay. No jak to w sporcie profesjonalnym. Jeszcze mamy jakieś jedno pytanie? Chciałem tylko pozdrowić cię i życzę medalu na olimpiadzie, bo to jest najważniejsze. Trzymaj się. Dziękuję. Dzięki. Majka, no to wrócę trochę do trenera Karola Sikorskiego. Mhm. On powiedział ostatnio, nie zawsze jest tak, że dogadujemy się idealnie. To normalne, że w takiej pracy pojawiają się spięcia. Ja wiem, że ty jesteś uparta. Ja wiem, że ty lubisz rządzić. To... Tak, wiesz co? Gdzie się pojawiają spięcia? Przede wszystkim ja jestem, mam bardzo, no cóż, jestem temperamentną osobą, natomiast trener jest wręcz o stoickim spokoju. Podobno jesteś Włoszką. Masz jakieś korzenie włoskie? Nie, to syn. Tutaj kolega Gąsiurowski nam wymyśla tutaj. Tam, okay. Proszę się go nie słuchać. Natomiast plus jest taki, że trener ma stoicki spokój w sobie. I on mnie poza tym bardzo dobrze zna, więc już znosi niektóre rzeczy. Natomiast mi... No wystarczy, że jestem przed okresem, tak? I PMS jest taki, że po prostu nie, no, rozsadziłabym, tak? Momentami wszystkich bym zrobiła sztangą. Jest ciężko, tak? Trener to znosi. Czasem jest tak, że jakieś ćwiczenie mi się nie podoba i zaczynam to kwestionować. Znaczy, zaczynasz ja też uważam, że... Tak, to, trenerze, po co to ćwiczenie? A co to ma dać? A jak to nam się przyda pod technikę rzutu oszczepem? No wiesz, takie... Znaczy, ja widzę w tym sens, bo... Znam siebie, znam swoje ciało, znam technikę rzutu oszczepem, więc ja mam prawo do kwestionowania takich ćwiczeń. Młody zawodnik nie ma prawa, bo on się dopiero uczy. Mm-hmm. I czasem z trenerem zaczynamy po prostu dyskutować, tak? A co, jak, dlaczego, a może zmienić. Bardzo dużo też fajnych rzeczy poprzez taką dyskusję się wywiązuje. Odkrywamy pewne nowe rzeczy, próbujemy. O, to działa, okej, dobra, możemy to wpleść w plan treningowy. A czasem po prostu kończy się kłótnią i wychodzę. Poważnie? Ale to bardzo rzadko się zdarza, natomiast potem, okej, przychodzę do trenera, mówię, trener, że przepraszam, poniosły mnie emocje. Tego jest już bardzo mało i myślę, że to też jest istotne, żebyśmy, bym i ja, i trener kontrolowali emocje. Im bliżej igrzysk, tym więcej kontroli, bo to też da nam taki wewnętrzny spokój, że współpraca się fajnie układa, my wiemy, gdzie idziemy, wszystko jest okej, jesteśmy siebie pewni, ufamy sobie. Więc to jest istotne, ale to jest normalna współpraca. Ja z moim trenerem współpracuję od początku mojej kariery, to już z 12 czy 13 lat. Bardzo długo. To jest bardzo długo i jestem mega wdzięczna, że trener jeszcze nie wybawi. Więc no nie, mega się cieszę, że trafiłam na człowieka, który ma tyle cierpliwości do mnie. A powiedz mi, dlaczego po tym pierwszym rzucie na 71-40 w splicie, w którym pobiłaś, czekaj, rekord... Polski. O 4 metry. Nie tylko polski. Nie, no polski. Polski, tylko, że to był jeszcze dodatkowo jesteś trzeci wynik w historii. W Europie, tak? Nie, to nie trzeci świecie. Wynik w historii. Trzeci wynik w historii, dobrze. Dlaczego nie chciałaś rzucać dalej? Bo to już było too much. Ten wynik już absolutnie się tego nie spodziewałam, więc już chciałam zakończyć konkurs, ale trener do mnie podszedł, później menadżer, też mój partner, podszedł do mnie i powiedział, Majka, nie, rzucaj, ci ludzie przyszli tutaj, żeby oglądać. Poza tym, wiesz... Ale poczekaj, to w oszczepie nie sumują się wszystkie rzuty? Na jakiej zasadzie mają się sumować? No, nie wiem, wynik z pierwszej próby, z drugiej, trzeciej, czwartej, piątej? Nie, każda próba się liczy, tak, jak najbardziej. Natomiast, no,
ja nie czułam już potrzeby dalszego rzucania, ale teraz z perspektywy wiem... Proszę, pozamiatałam. Okej, okay, I'm done. Ale nie, to było akurat, powiedzmy, gdzieś tam no, mądre posunięcie w kontekście tego, by się potwierdzić i pokazać ogólnie światu, że to nie był wystrzał, to nie był przypadek, ja się nie potknęłam na tym rozbiegu. Tak, tam potem miałaś chyba 69 tak, rzut na 69 w czwartej kolejce, w trzeciej miałam 65, a drugą odpuściłam, bo byłam bardzo rozemocjonowana i przeraził mnie ten wynik. Ja się po prostu go wystraszyłam. Myślałam, what the fuck, 71? 71-40. Tak, no po prostu no, coś, musiałam wyluzować. Więc... Coś wam pokażę. Przyniosłam tutaj dzisiaj metr. O tyle, to są 2 centymetry, o tyle przegrała złoto w Rio, przepraszam, brąz w Rio. A gdzie jest 88? Czekaj. Bo ty, ale tam, się bo ty tam w tym splicie, to widziałam, że jeszcze miałaś spokojnie 2 metry do tej linii. Tak, ale dużo osób mi to jakby wytyka. Tyle, reżyserka, pokażcie mnie. Tyle zabrakło ci do rekordu świata, tak? Do rekordu świata. Pobiłam się rekord świata w splicie. 88. Nie powiedziałabym, żebym pobiła, ponieważ wykonałam rozbieg i tyle mi zostało do linii, ale jednocześnie była to odległość od linii komfortowa dla mnie. I ja czułam, że ja się wyrobię przede wszystkim z tym rzutem, bo ja mam taką, i wielu uszczepników ma taką tendencję do pchania się do linii, żeby jak najmniej stracić. No tak, no. Też bym tak pchała i się. Przez to też te nasze ruchy są skrócone, bo rzut oszczepem polega na rozciągnięciu przede wszystkim. To nie jest tak, że w pałę tak z całej siły, tylko trzeba się zrelaksować. Przynajmniej to dla mnie działa. Duży relaks, ale jednocześnie wykreowanie tej fajnej, eksplozywnej siły w jak najkrótszym odstępie czasu. I skupianie się na dobiegnięciu do samej linii nie pomaga temu. Ja akurat właśnie zyskałam ten komfort, przesuwając nieco swój rozbieg, tam dosłownie o 3 stopy. Co z tego, że mi tyle zostało? To było moje maksimum, a zarazem optimum, które mogłam wykreować na rozbiegu. Czyli można powiedzieć, że jak sobie tak wyparcelujesz rozbieg, powiedzmy, na tyle od linii, i wyciągniesz się na maksa, nie, kochana, tak to będziesz miała najlepszy, bardzo dobry rzut. Niestety sport to nie jest czysta matematyka i fizyka, tu też dochodzi wiele innych czynników. Oczywiście, po to robimy te treningi, przede wszystkim techniki, czy z samego ćwiczenia rozbiegu, żeby to było jak najbardziej automatyczne i naturalne dla mnie, że zaczynam robić kroki i dobrze wiem, co mam zrobić, ja w ogóle o tym nie myślę, bo najlepiej jest po prostu włączyć myślenie w trakcie takiego rzutu. I to jest najbardziej korzystne, nie ukrywam. A no, im więcej myśli się pojawi w trakcie, tym gorzej na tym wychodzimy. Natomiast no, po to trenujemy. I wierzę w to, że fajnie z trenerem uda nam się tak optymalnie popracować i nad prędkością, nad optymalną prędkością, bo no, nie chodzi o to, żeby być w pałę na full prędkości, tylko o to, żeby powiedz tak, by mieć poczucie tego, że okej, wyrobię się i się złożę do tego rzutu, bo niejednokrotnie po prostu zawodnik pobiegnie z całej siły. Pobiegnie tak szybko, jak tylko może i no potem, tak jak powiedziałam wcześniej, blok jest złamany, tutaj jest skręcony, no po prostu wszystkie siły, które mógł wykreować, pouciekamy mu. Ja próbowałam kiedyś oszczepu, bo jak zanim poszłam do piłki ręcznej, to w ogóle zaczęło się od lekkiej i zdawałam egzaminy do szkoły lekkiej i tam też próbowałam rzucać oszczepem. Ale ty jako piłkarka ręczna... Ja jeszcze wtedy nie byłam piłkarką ręczną. Okej, okay, nie, ja dopiero... Zaczęło się wszystko od tego, że ja dobrze biegałam, więc miałam zdawać egzaminy do liceum o profilu lekkoatletycznym. I tak, dobrze mi wychodziło skakanie, skok w dal, dobrze mi wychodziły biegi, ale tam był też rzut oszczepem i to mi wyszło fatalnie. Fatalnie mi to wyszło. Wiesz co? Dlatego, że oszczep jest o tyle trudny... No bo tak, ludzie generalnie to bagatelizują, bo gdy ja mówię, że no ile waży oszczep, jak myślisz, no tam nie wiem, raz kiedy kiedyś człowiek powiedział, że 15 kilo. Nie, oszczep jest mega lekki, bo kobiecy waży 600 gram, męski 800. Więc co? Tak mało, to ja też tyle rzucę. Z racji tego, że oszczep jest długi, kobiecy ma 2,20, męski chyba nawet 2,5. Mega ciężko jest trafić idealnie w ten środek ciężkości, bo to trafienie w środek ciężkości powoduje, że idealnie potrafimy przetransferować tę siłę w sprzęt. No, randomowy człowiek zakładam, że nie będzie tego potrafić. To tak naprawdę lata treningu i czucia sprzętu, nauczenia się czucia tego sprzętu powodują, że my jesteśmy w stanie rzucać tak daleko. To odpowiedz mi krótko, bo już wisi jeden telefon. Eldo dobrze rzucał oszczepem? Jakby widziałam potencjał. Natomiast no, musielibyśmy spędzić trochę więcej czasu, przede wszystkim nad mobilizacją barków, łopatek, ogólnie nad wzmocnieniem całego ciała, ale charakter miał do rzutu oszczepem. To mu przyznaję. Czyli mamy początek dobrego sportowca. Odbieramy. Kolejny telefon. Kto jest z nami?
Cześć Majra, cześć Iwona. Cześć. Z tej strony Przemek ze Szczecina. Ja mam do Marii dwa pytania. Pierwsze, czemu akurat wybrałaś taką dyscyplinę sportu i jak ta przygoda się zaczęła? A drugie, jeśli nie oszczep, to czym byś się teraz zajmowała? Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Dzięki. Los tak chciał. Ja nic innego nie jestem w stanie powiedzieć. Po prostu właśnie mój trener zauważył mnie na zawodach lekkoatletycznych, które organizowała moja szkoła. Ja chyba wtedy biegałam na 600 metrów. Po prostu zauważył potencjał. Więc zaprosił mnie na treningi. Na początku sądziłam, że pójdę bardziej w sprinty, w jakiś skok w dal. Ale trener, co też fajnego zauważył, to to, że mam luźny bark. Do dalekich rzutów. Po prostu coś, co no ma niewielu. Także zaczęliśmy ale się bawić. Ale powiedz mi, po czym, jak ty biegałaś, to po czym on to zauważył? Że co, że po prostu biegałaś, tak? Tak, już gotowa do rzutu. I wiesz co, nie mam pojęcia. Nigdy w to nie wnikałam. Po prostu uznałam, że to jest oko specjalisty i on wie, aha, że jestem materiałem dobrym do pracy. Siatkę też trenowałaś. Tak. Siatka. Na jakiej pozycji? To jest moja druga miłość. Przyjmująca i atakująca. Okej. Okay. I w siatkę uwielbiam grać to dzisiaj. No jak jest możliwość, to zawsze pójdę. Też mam fajną ekipę znajomych, gdzie tam się czasem spotykamy, gramy. Nawet jak na jakieś weekendy się umawiamy, to siatka zawsze jest w programie. Uwielbiam. I to jest też fajna rzecz do treningu w okresie roztrenowania. Po prostu robienie coś innego, ale nadal ta aktywność jest aktywna. Po prostu ten wypoczynek jest aktywny, więc siatkówka tak, moja miłość, ponieważ do końca liceum w nią grałam. Maciek Turski, mój kolega z kanału sportowego, pyta, czy byłaś ostatnio na Skrze w Warszawie? Nie byłam. Wiecie co, ostatnio byłam tam w 2016 roku, jak kręciliśmy reklamówkę dla 4F-a przed igrzyskami właśnie. I szczerze powiem, że me serce płakało, bo to tak piękny stadion, a tak zaniedbany. Tak, mam nadzieję, że coś z tym zrobią i Skra nie straci swojego uroku, bo jest przepiękna. Chciałabym tam kiedyś wystartować, szczerze ci powiem. Mm-hmm. Wydaje mi się, że Warszawa też zasługuje na to, żeby mieć taki stadion lekkoatletyczny z prawdziwego zdarzenia. Jedziemy dalej. Kiedy ty wylatujesz do Tokio, ile będziesz miała czasu, żeby się zaklimatyzować w Tokio? Bo pamiętam, że w Rio swoje rzuty oddawałaś o 2:50 w nocy. Konkretnej daty nie znam, natomiast z tego co wiem, już gdzieś tak od połowy lipca pierwsze grupy będą wylatywać na zgrupowania. Mm-hmm. My gdzieś tam mamy pod Yokohamą nasz obóz, więc no ja zdecydowałam, że chcę mieć pełną aklimatyzację. Lecąc do Tokio, tej aklimatyzacji nie miałam, tylko że tam było o tyle fajnie, że do wioski lecąc można do Rio. Było... Do Rio. Lecąc do Rio, aklimatyzacji nie było, ale miałam ten komfort, że mogłam sobie przylecieć do wioski no na więcej niż 5 dni, bo z tego co słyszałam, w Tokio będziemy mogli przebywać w wiosce tylko maksymalnie do 5 dni przed startem i zaraz po wszystkich startach, po ewentualnych dekoracjach, stracjach, wypadł do domu. Z racji tego, co się ogólnie dzieje na świecie. A w Rio tego nie było, więc ja przyleciałam tak mniej więcej na tydzień przed startem, więc taki ten jetlag najgorszy i ten moment aklimatyzacyjny dopadł mnie w trzecim, czwartym dniu, bo to tak to zazwyczaj wygląda. Wtedy na treningach oszczepem rzucałam po 50 metrów, byłam załamana, Boże, no wiochę z siebie zrobię tylko, ale potem to fajnie oddało. Natomiast w Tokio na Tokio zdecydowałam, że chcę pełną aklimatyzację przejść i przede wszystkim też ze względów zdrowotnych i zabezpieczeniem się przed potencjalnym COVID-em. No bo jeden test pozytywny i goodbye. Wszystkie marzenia, cała praca, którą się wykonywało przez całe życie, może być przekreślona przez jeden durny test. Więc no, zrobię wszystko, żeby być negatywną, by się w każdy możliwy sposób zabezpieczyć przed tym. Także właśnie postawiłam na to, żeby już zgrupowanie i całą aklimatyzację przejść w Tokio. Przez cały rok przygotowujesz się na swoim sprzęcie, jedziesz na Igrzyska Olimpijskie i dostajesz sprzęt od organizatorów. To ma jakiś wpływ? Sprzęt od organizatorów, mówimy tutaj o samych oszczepach. Tak. Generalnie nie, ponieważ oszczepy są bardzo podobne. Organizator Igrzysk Olimpijskich musi nam zapewnić większość dostępnych modeli. Ja się na tym nie skupiam, bo to są warunki niezależne ode mnie. Ja nie mam na to wpływu, więc nie gra to dla mnie to żadnej prawda, roli. Nie masz na to wpływu. Tak, i dodatkowo ja też bardzo często wyjeżdżam na meetingi, na które nie biorę swoich oszczepów, no bo targanie tuby, kupowanie dodatkowych biletów na to, niektóre linie nie biorą w ogóle oszczepów, bo one są już za długie, bo moja tuba ma akurat 2,5 metra.
Potem problem z transportem tego z lotniska do hotelu, z powrotem. Czasem też trzeba w jakichś chorych godzinach wyjeżdżać na to lotnisko, bo tuba się nie zabierze w mniejszego busa. Więc jest za dużo zabawy, jestem zbyt leniwa, żeby to robić, a organizator praktycznie zawsze jest mi w stanie zapewnić jakiś oszczep rozgrzewkowy. I zawsze na te meetingi, które ja jeżdżę, zawsze są dostępne bardzo fajne oszczepy na już na konkursie. Także tak, to jest normalna rzecz. A wiecie, znaczy wiecie, czy coś wiadomo odnośnie kibiców w Tokio? Bo jak patrzyłam ostatnio, to jeszcze tak naprawdę nic kompletnie nie, znaczy nie ma żadnej decyzji chyba nie podjętej. Będzie. Tak mi się wydaje, że nie będzie tych kibiców, jak już to nawet Japońcy. Miejscowych? Mi się wydaje, że miejscowi będą mogli wejść, bo te bilety nadal figurują jako sprzedane. Wiem, że bardzo duży odsetek ludności japońskiej buntuje się przed organizacją igrzysk. Igrzyska uważam, że się odbędą, tak czy siak. Ale tak też było przed igrzyskami w Rio. Tam ludzie też się buntowali, nie chcieli tych igrzysk. Poniekąd się nie dziwię, tak? Jest to bardzo duże ryzyko dla samej Japonii. Napływ chociażby sportowców z całego świata. Nie wiadomo, co przywleczemy ze sobą. Więc nie dziwię się im zupełnie. Natomiast bardzo jest mi przykro z tego powodu, że kibiców nie będzie. Ja tak, bez kibiców nie potrafię, znaczy nie potrafię startować. Jest ciężko startować bez kibiców. Nad tym pracuję między innymi ze swoim psychologiem, profesorem Blacharzem, by wytworzyć sobie w głowie tak zwaną atmosferę cyrku. Umieć sobie radzić. Nie będę zdradzać, bo to są techniki mojej profesora i tak stwierdziliśmy ostatnio, że nawet nie ma sensu. Co, wizualizujesz sobie? Wizualizujesz sobie stadion pełen ludzi, pełen kibiców? Czy mniej na zasadzie takiej wizualizacji poszczególnych rzeczy, tylko bardziej na nakręcaniu się samej w sobie. Już udaje mi się to robić czasem na treningach, więc jak dojdę do wprawy, to myślę, że i na igrzyskach nie będzie problemu. No i przede wszystkim zawody to zawody, tam są zupełnie inne emocje, zresztą sama dobrze wiesz, tak. Że na meczach jest inaczej niż na treningach. Dzisiaj w ogóle odbył się pierwszy mecz Ligi Mistrzów Panów pomiędzy Vesprem a Nantes i odbył się przy w zasadzie pełnych trybunach na Węgrzech. Co jest niesamowite. Nieprawdopodobne. Już dawno nie widziałam wydarzenia sportowego, które by taką atmosferę miało. Zresztą hala z Vesprem słynie z ognistej publiki, natomiast... A grałaś tam? Nie, bo oni żeńskiego zespołu nie mają, tylko męski na najwyższym poziomie. Natomiast no był tam ogień i w zasadzie chyba czekaliśmy na to, kurde, ponad rok. No, myślę, że kibice też są bardzo spragnieni tej sportowej rywalizacji swoich ulubionych sportowców. No, co też dziwne, tak? No bo hala, mimo wszystko jest to obiekt zamknięty i 100%, a w Chorzowie tylko 25% będzie mogło pomieścić. 25% miejsc będzie zajętych na drużynówce właśnie. Fajnie, że tyle. Przynajmniej coś. Kibice i tak są świetni. Polscy kibice lekkiej atletyki są świetni, więc ja wierzę, że i tak będzie fantastyczna atmosfera. Kiedyś rozmawiałam z Piotrkiem Żyłą i powiedział mi, że skoczkowie narciarscy wychodzą na trening i oddają maksymalnie 4 do 5 skoków. Bo im się psychika męczy. Ty jak wychodzisz na trening, to ile razy rzucasz oszczepem? U mnie to wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ skoczkowie w trakcie konkursu oddają tylko 2, muszą oddać 2 dobre skoki, bardzo dobre. I na tym powinien się fokusować, więc też takie skakanie na stricte wytrzymałość też nie ma sensu. Ja mam w konkursie, jak dobrze pójdzie, 6 rzutów, bo wszystkie zawodniczki mają 3, 8 najlepszych ma dodatkowe 3, czyli łącznie 6. Więc u mnie to troszeczkę inaczej wygląda. Też kolejki, w zależności od tego, ile jest oszczepniczek właśnie w tych pierwszych 3 seriach, mogą być naprawdę długie. To się może rozciągać. Konkursy niejednokrotnie są przerywane przez inne konkurencje, akurat rozgrywające się na zawodach. Więc to wszystko trwa. Ja muszę... Konkursy czasem mogą trwać do godziny, czy nawet dłużej. Więc ja muszę być naprawdę energetycznie przygotowana, by być w stanie w każdym z 6 rzutów wykreować 100% z siebie. Wykreować jak najwięcej tej mocy. Także no ja wykonuję więcej rzutów. Szczególnie w okresie zimowym i zimowo-wiosennym. My rzucamy na tak zwaną wytrzymałość siłową. Czasem zdarza się nawet do 100-120 rzutów na jednym treningu. Au. To jest dużo. Mój organizm jest już gotowy na to. On jest przygotowany, on dobrze wie, co się będzie działo wiosną. Więc...
mnie już to nie boli. Kiedyś bardzo bolało. Kiedyś po tych pierwszych rzucaniach wiosną bark bolał, łokieć bolał, ale to po prostu wszystko się mocowało. To nie było spowodowane złą techniką, tylko po prostu tym, że to było trochę za dużo, ale ja czułam, że okej, tak musi być. Oczywiście tam regeneracja, lód, masaż mojej mamci, bo wtedy mama bardzo o mnie dbała, jest też fizjoterapeutką, więc tak. Na samym początku mojej przygody ze sportem to mama nade mną czuwała, więc jestem im mega za to wdzięczna, bo fajnie udało nam się dopracować do igrzysk. Także no, gdzieś tam u mnie to wszystko jakoś funkcjonowało. Tak, przeczytałam w ogóle jakąś historię, że rodzice kiedyś zrobili ci niespodziankę i Sejn pojechali na zawody do Jeleniej Góry. Tak. Kapitalna sprawa, wiesz? Pewnie, że kapitalna. Powiem ci, że ja dobrze ich znam, ale nie sądziłam, że będą w stanie to zrobić, bo oni, jak oni świetnie grali, w ogóle na aktorów się nadają. Że a no wiesz, bo tu jedziemy po kosiarkę, bo nam się zepsuła, to musimy tam zajechać do jednego sklepu, wiesz co? Nie, to ci córuś nie będziemy przeszkadzać. Napiszę SMS, jak już usiądziemy przed telewizją, będziemy ten, będziemy ci kibicować. No i ja odbieram telefon, jadąc na już rozgrzewkę. No, cześć, córcie, jak tam? Już jedziesz na rozgrzewkę? No tak, tak, właśnie dojeżdżamy. No, bo my też dojeżdżamy na stadion w Jeleniej Górze. Surprise, surprise. O Jezu, jak ja się cieszyłam. Ja uwielbiam, kiedy ogólnie bliscy, ktoś znajomy jest na moim starcie. To jest taki niesamowicie napędzający. Wiesz, stadion może być pusty, ale tam stoi jedna osoba, która przyszła dla mnie. Ja dla niej zrobię wszystko na tym stadionie. No, może to zabrzmiało dwuznacznie, ale jestem naprawdę gotowa zostawić serce. Gdyby była możliwość, gdyby były otwarte stadiony, to byliby rodzice albo twoja bliska rodzina, facet w Tokio? Narzeczony z pewnością. Mhm. Natomiast rodzina, myślę, że to byłby za duży wydatek, ponieważ mam oprócz rodziców jest jeszcze czwórka braci. Więc no myślę, że nie, ale nie wiem, czy przypadkiem nie zrobiliby mi surprise'a. Aha. Majka, odbieramy telefon, bo już wisi od jakiegoś czasu, ale jak odbierzemy ten telefon, to możesz to schować, już nie, wystarczy. Nie, bo podobno, bo czas się domaga, żeby ci zmierzyć bicka. Jest okej? Czy wy jesteście poważni? Dobra, dobra, robimy to. Dobra, odbieramy telefon. Kto jest z nami? Dzień dobry, Mateusz, Gdańska. Cześć, Mateusz. Witam wszystkich. Witam Marto. Marta, pamiętam na Igrzyska Rio, jak to jest na czwartym miejscu i powiem prawdę, jak Czeka rzuciła najdalej, to trochę byłem smutny, ale czwarte miejsce to niestety trochę jest pecha, ale przygody na Igrzyskach miało. Prawda? Tak, powiem ci szczerze, że po prostu uczestniczenie w igrzyskach, poczucie tej atmosfery, szczególnie w wiosce olimpijskiej, gdzie tylko olimpijczycy mają tam wstęp, to jest coś niesamowitego. Po prostu jest jedna wielka stołówka i widzisz największe sławy światowego sportu w każdej dyscyplinie, jedząca stolik w stolik razem z tobą. To jest coś niesamowitego. Też akurat w Rio mieliśmy tak, że na dole też była taka strefa integracyjna, były boiska, na przykład do gry w nogę, była siatkówka, też tam do koszykówki chyba było i po prostu spotykały się ludzie z różnych krajów, wszyscy razem tworzyli jakieś łączone teamy. To było coś niesamowitego. No, przepiękna sprawa. Naprawdę z dużym uśmiechem na ustach wracam do igrzysk. Huk z tym, że nie ma medalu. Ja przeżyłam tę przepiękną przygodę i uważam to za coś bardzo wartościowego. To doświadczenie, którego się nauczyłam. Niczego nie żałuję. Mhm. Dziękuję. I pozdrawiam wszystkich i życzę ci, żeby tutaj nie ma czwartego miejsca. Albo brązowego, srebrnego, albo złotego, żeby tutaj miała na zawsze tą pamiątkę. I pozdrawiam wszystkich, najbardziej Iwono, że fajnie kanał tutaj rozmawiać naprawdę. Też pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Tak, to myślimy prowadząco. Dziękuję bardzo. Mierzymy bicka. Czekajcie, muszę sobie kieckę obniżyć. Czat hejtuje mnie, że nie mam pojęcia. Ale tutaj tu jest największy. O dyscyplinie. Oczywiście, że nie mam mordy pojęcia o rzucaniu oszczepem. A myślisz, że mam pojęcie o piłce ręcznej? 35. 30. Ale to jest, wiecie, trochę zalany, tak? Trochę zalany ten biceps, więc tak umówmy się, że to troszeczkę trzeba odjąć. Niemniej jednak, panie i panowie, 35 kto przybije? 35. Proszę, licytujemy. W pełnym obwodzie 35. Idzie tak, tam coś? Jest 35. No cóż, no, na rzeźbę jeszcze przyjdzie czas, tak? Najpierw masa, potem masa. Wszyscy dobrze tym wiemy. Majka, a powiedz mi, bo ostatnio tutaj była Kasia. Dobra, już zabierasz. Ostatnio tutaj była Kasia Skowrońska i powiedziała, że w
przysiadzie wyciska 182 kg, a ty ile wyciskasz? W ogóle wow, robicie takie przysiad? Mega dużo, prawda? Pełen przysiad jak do ziemi. Znaczy, to jest mega nie dużo. Właśnie nie dopytałam. Wydaje mi się, że to mogło być ćwiartka. Taki lekki, nie? Tak, no bo też no, jak siatki, w sensie nad kim pół zgiętym. Dokładnie, podchodząc do ataku, przygotowując się, no nie siadają do pół do ziemi, tylko one potrzebują naprawdę delikatnego zgięcia. One muszą, wiesz, takie tąpnięcie musi być. Więc mi się wydaje, że to właśnie było w półprzysiadzie, ćwiartka. Mhm. Mega, to i tak jest bardzo dużo. No, Kasia świetnie wygląda. A ty ile? W tym roku 135 zrobiłam, więc jestem dumna, bo to jest moja życiówka. Mogę powiedzieć o innych. W martwym mam chyba 140. Klatę mam słabo, bo 95. No, nieźle 95, rwanie, jestem, ja miałam 70. Rwanie mam 70. Zarzut stuwa. Aha. Wybicia skargu, tak zwany jerk, mam 110, z tego jestem najbardziej dumna, bo to aha, jest dużo. To już, no, niektórzy faceci tyle nie potrafią. To przeczytam ci coś i jestem ciekawa, co mi odpowiesz na to. Są jakieś głupoty? No dobra. Szkoda i do takiego sportu, który wypacza figurę w siłowni, jest zbyt ładna. Dziękuję. Znaczy tak, może inaczej, jeszcze nic nie powiedziałam. Generalnie ja mam tendencję do bardzo szybkiego rozrostu masy mięśniowej. Dodatkowo bardzo lubię jedzenie. Proste. Więc no sorry, ja nigdy nie będę kruszynką. Takie też mam geny. A co z tego? To twarz jest najważniejsza, ja chcę daleko rzucać oszczepem. Ja nie muszę być modelką. Sorry, no jeżeli akurat nie wpasowałam się w twoje gusta, bardzo mi przykro, czekają mnie z tego powodu trzy bezsenne noce. To nikt tak o tym nie pisał na czacie, ja sobie to znalazłam na YouTubie, jak oglądałam twoje filmiki. No generalnie umówmy się, jest parę osób, które tak sądzi, no ale no trudno. Natomiast mamy przepiękne polskie biegaczki, więc mi się wydaje, że tam jest na czym oko zawiesić. Uważam, że masz kapitalną figurę i kipisz seksem, jeśli mogę coś takiego powiedzieć. Zdefiniuj kipienie seksem. No, masz dużo seksapilu. Dobrze, dziękuję. To ten makijaż. Słuchaj, na czacie jest pytanie o... Czy słyszałaś o hiszpańskiej technice rzucania oszczepem? Jezus Maria, z obrotu jak do dysku. Ach, nie wiedziałam, że to jest hiszpańska, ale widziałam takie filmiki. Widzę, że to jest bardzo stara kamera, bardzo stare nagrania, gdzie faktycznie oni się tam kręcili. W ogóle ten oszczep był moczony wtedy jeszcze w wodzie, czy tam woda z olejem, żeby to było miało jeszcze więcej poślizgu. Jest to technika bardzo niebezpieczna. Ja nigdy tego nie próbowałam, nie mam zamiaru tego robić. Mhm. Myślę, że mogło to wyglądać spektakularnie i bardzo ciekawie, jak taki 2,5-metrowy kij leci wirując. Aha, czyli ty tak naprawdę po prostu wprowadzasz w taki ruch jak dysk, oszczep, tak? Znaczy, nie, to właśnie ta technika hiszpańska jest, aha, ale to wiesz, no tak. trzeba to zobaczyć. Trzeba to zobaczyć na tych filmikach, bo no też ciężko, bo to jest no zasadzie tak jakbym rzucała dyskiem, ale w ręce mam oszczep zamiast dysku. Mhm. Trochę chore. Także no, generalnie z tego, co tam wiem z tych kwestii historycznych, zdecydowano się ustalić gdzieś tam rodzaj techniki, który będzie najbezpieczniejszy. Chociaż i tak zdarzają się wypadki, bo niejednokrotnie sędzia zostaje przebity oszczep, znaczy niejednokrotnie. Rzadko to się zdarza, ale się zdarza. Sędzia na YouTubie jest taki filmik, gdzie chyba skoczek w zwyżcz albo tyczkarz też został przebity. Normalnie jak szaszłyk się na niego ten oszczep nadział, więc w niego się wbił. I są mega niebezpieczne, trzeba uważać. Dlatego też podejrzewam, że oszczepu niekiedy nie chcą organizować z racji tego, jak to bardzo niebezpieczne jest. Mhm. A skoro już jesteśmy przy seksapilu, miałaś kiedyś propozycję sesji rozbieranej dla jakiegoś magazynu? Jezu, chyba nie miałam. Natomiast Ola Szmigiel mi zaproponowała sesję. Oczywiście to nie było stricte Majka, zrobimy sesję rozbieraną, tylko ona miała za tym przekaz. Chciała pokazać nas... z pozoru zwykłe dziewczyny, które robią niezwykłe rzeczy, czyli po prostu trenują, przekraczają codziennie swoje granice, swoje limity po to, by być najlepszymi w swoich konkurencjach. I właśnie ta sesja też opierała się na tym, że jesteśmy nagie, pomalowane na 3 kolory, tak jak medale, czyli złoto, srebro i brąz. Mhm. Fajna sesja, ja akurat się zgodziłam. Oli mega ufam, bardzo mi się podobał ten projekt, absolutnie nie żałuję, że wzięłam w nim udział i uważam, że efekty też są świetne. A jakby CKM, nie ma już CKM-u, nie ma Playboya też, zgłosił się do ciebie. Nie. Nie wiem, czym się motywowały i kierowały inne dziewczyny, które się na to zgodziły. Ja na przykład, no ja w sobie takiej motywacji ani zachęty w jakikolwiek sposób nie znajduję, więc raczej nie.
jedna z bliskich mi osób mówi, że każdy ma swoją cenę do tego, żeby zrobić pewne rzeczy, o których mówi, że nie zrobi nigdy. I że to jest tylko i wyłącznie kwestia ceny. Myślisz, że jakby była... Lukratywna propozycja. Mm-hmm. Wiesz co, dla mnie kasa nigdy nie będzie najważniejsza. Ja też startując nie patrzę na to, ile zarobię i jakie są wygrane, powiedzmy, za poszczególne miejsca. Znaczy czasem z ciekawości razem ze znajomymi, gdzie akurat startujemy na tym samym meetingu, sprawdzamy, jasne. Ale nigdy nie kieruję się tym, że muszę zwyciężyć, bo fajny hajs jest. Okej, podejmę się współpracy z tym sponsorem, bo on dużo oferuje. Nie, to jest ważne w samym rozwoju sportowym, w tym, że możemy sobie zapewnić jakieś lepsze warunki do treningu, pozwolić na bardziej profesjonalną opiekę medyczną. Natomiast nie ma takiej ceny, która zmotywuje mnie do tego, by się rozebrać. Mhm. Ja nie jestem ta sprzedaż. No, może to źle brzmi, ale nie, ja się tym nie kieruję. Okej. Okay. A jak wygląda kwestia ciąży u... O szczepniczek. Ogólnie wiesz co, to jest kwestia bardzo osobista. Ja na ten moment gdzieś tam myślę. Znaczy, czy ty jesteś po prostu poza zawodem? Będąc w ciąży, jesteś poza zawodem? Tak. To nie dostajesz pieniędzy? Znaczy, nie wiem. Nigdy w takiej sytuacji nie byłam. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Czy ciąża będzie traktowana tak jak kontuzja? Mhm. Ponieważ miałam trochę kontuzji od Igrzysk Olimpijskich. Żaden z moich sponsorów się ode mnie nie odwrócił, za co też jestem wdzięczna. Nie było czegoś takiego, że no słuchaj, nie startowałaś w tym roku, musimy cię odciąć. Inwestycja się nie sprawdza. No, bardzo mi przykro, tak? Musimy z ciebie zrezygnować. Ani jednego takiego zdania nie było. Za co też jestem wdzięczna, bo to oznacza, że mam fantastycznych ludzi wokół siebie, którzy faktycznie we mnie wierzą. Pewnie gdzieś tam po cichu, no byli źli, tak, że nie startuję, że nie robię wyników, nie spełniam oczekiwań, ale to jest sport i czasem nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, jak nasze kariery się toczą. Natomiast mam nadzieję, że ciąża będzie traktowana tak, jak właśnie, powiedzmy, jakaś tam kontuzja, która wyklucza z pewnego okresu nas z rywalizacji sportowej. Mhm. No bo w momencie, gdybym zaszła w ciążę, bo tak planowałam, tak chciałam, bo tylko w taki sposób chcę zajść, chcę po prostu się poczuć gotowa na bycie matką i słyszę od swojego, któregoś ze sponsorów, no sorry Maja, ale ty będziesz matką, już nie osiągniesz tych samych wyników, my nie wierzymy w to i nie chcemy w to inwestować. To by było mega słabe i wiesz co, ja bym się nawet nie wahała i podziękowałabym pierwsze. Mhm. No mam nadzieję, że takiej sytuacji nie brutalne, dojdzie. Brutalne, nie? Sport jest czasem brutalny. Mhm. Jest brutalny, ale to jest sport. Maciek Turski po raz kolejny pyta, jest bardzo aktywny dzisiaj. Dobrze, Maciek, plusik. Na czacie. Poczekaj, bo zgubiłam. Czy jakbyś dostała propozycję z MMA, to czy powalczyłabyś? No jak? Nie, żartuję. Ja ci powiem, Majka i Maciek, tobie tak samo, że chyba pół roku po zakończeniu mojej kariery piłkarki ręcznej byłam na Mazurach i był tam trener ze Śląska, który zajmował się zawodniczkami MMA i miał na łódce rękawice i miał te takie tutaj do boksowania. Mhm. No i oczywiście ja to zobaczyłam i mówię, o dawaj, to założyłam te rękawice, zaczęłam boksować i on do mnie mówi tak, słuchaj, chodź, masz papiery na walkę, na walczenie w MMA, czy tam w tych innych jakichś sztukach walki. Oczywiście nie byłam tym zainteresowana, bo chyba nie chciałabym, żeby mi ktoś obijał twarz. Natomiast wiesz, to jest, jak dzisiaj słyszę, że ktoś za walkę w Fame MMA kasuje 400 tysięcy albo 600 tysięcy, to zaczyna być pewien obszar, który do niedawna wydawał się wszystkim, że jest nie do końca poważny, zaczyna się robić bardzo interesujący i bardzo ciekawy, bo 600 tysięcy to jest całkiem porządna kwota, tak mi się wydaje. Jak najbardziej. No, i wykracza to poza pewną skalę, jak dla mnie jest już absurdalne, ale najważniejszą rzeczą jest to, że ludzie chcą to oglądać. I to zawsze ludzie będą napędzać dany biznes, dany sport, daną dyscyplinę. Dlaczego piłka nożna jest najpopularniejsza? Bo ludzie chcą to oglądać, bo ludzie to dobrze znają, rozumieją i chcą kibicować, więc to jest totalnie naturalne. Ale czy teraz, teraz ukochają wszyscy na czacie? No ojej, taka jest prawda, no co ja się będę z tym walczyć? Ja walczę o to, żeby rzut oszczepem był popularny, żeby cała Polska rzucała oszczepem, no. Znaczy nie rób się tego, bo to jest kontuzogenne i wszystko boli, ale warto spróbować. Natomiast wiesz, ja jestem świadoma tych rzeczy i każdy ze sportowców jest, a to, że czasem ktoś sobie ponarzeka, ma do tego pełne prawo. Natomiast no te Fame MMA... Ciekawe, no ja nigdy w życiu tego nie oglądałam, nie chcę tego oglądać. Czy sama bym wzięła w tym udział? Też nie wiem, co musiałoby mnie zmotywować.
Może w tym akurat jakiś faktycznie ta lukratywna propozycja może byłaby istotna. No ale właśnie też nie wiem, czy chciałabym dostawać po twarzy, chociaż mam doświadczenie, bo wychowywanie się z czwórką młodszych braci i cały czas walka o hierarchię w rodzinie, w domu. Uwierzcie mi, że ja wiem, jak to robić, ale no, zobaczymy. Zaraz cię o to zapytam, jak utrzymać hierarchię w domowym ognisku. Bo silną, ale sprawiedliwą ręką. Mamy telefon. Jezu, od dawna mamy telefon. Chłopaki, musicie mi mówić, że jest telefon. Odbieramy ten telefon. Halo. Halo, cześć dziewczyny. Cześć. Tak, jestem Jerzyna z tej strony. I ja mam jedno takie pytanie na poważnie, jedno trochę tam z przymrużeniem oka. Na poważnie to podczas meetingów, czy tam na zawodach, widać po wykonanej próbie waszą interakcję z trenerem. Podbiegacie do bandy i tam wymieniacie jakieś uwagi. I mam pytanie, jakie uwagi są podczas tych zawodów już przekazywane? I na ile takie uwagi mogą coś zmienić już w czasie trwania zawodów? Na ile jesteście w stanie te uwagi wdrożyć? Wiesz co, to są uwagi zazwyczaj do tego, jak wykonałyśmy dany rzut, właśnie, czyli przede wszystkim uwagi techniczne, których my nie jesteśmy w stanie zobaczyć z racji tego, że my ten rzut wykonujemy. Także no, nawet to, co nam pokażą na telebinie, nie do końca oddaje tego, co widzi trener, bo trener z nami pracuje, przez cały rok z nami wszędzie jeździ, więc on wie, co źle popełniłyśmy, co źle zrobiłyśmy i co trzeba poprawić, także ja zawsze pędzę do trenera i się tam wymieniamy krótkimi, treściwymi informacjami, które wiem, na których muszę się skupić podczas kolejnego rzutu. Oczywiście to też nie może być dużo informacji, no w ogóle cały rzut był do dupy, to źle zrobiłaś. Nie, to muszą być pojedyncze uwagi, na przykład ręka wyżej, zakryj się mocniej, mocniejszy przeskok zrób, mocniej machnij prawą nogą. To są takie naprawdę małe rzeczy, ale w przełożeniu mają duży wpływ na nasze kolejne próby. No i mi się wydaje, że to jest istotne. Ja oczywiście, mój trener nie jeździ ze mną na jakieś tam meetingi komercyjne, tak to nazwijmy, tylko na te główne imprezy mistrzowskie. No, naprawdę? Tak, ale też to ja sobie z tym radzę, także nawet jak na imprezie mistrzowskiej gdzieś tam z trenerem ciężki będzie kontakt, nie będę mogła go zrozumieć, to wystarczy, że on mi coś pokaże, czy nawet ja po prostu nawet nie podejdę po którejś z kolejek do niego. Ja wiem, że już sobie Czyli teraz poradzę. do Anduhar i do Ostrawy jechałabyś sama? Bo tak, to był tak, tak, ale to jest naturalne, większość sportowców tak robi. No i ma sensu też tych biednych trenerów z nami ciągać. No, cały rok muszą z nami spędzić na obozach, no to ludzie, no niech chwilę pobędą w domu z rodziną. Jeszcze mam jakieś pytanie. O, przepraszam. Tak, tak. Przypuszczam, że oglądałyście film Troja i tam jest taka scena, gdzie Brad Pitt rzuca oszczepem Jidom. I co powiesz na temat techniki Brada Pitta w tym rzucie? To tak z przymrużeniem oka i na koniec pozdrowienia ode mnie i od narzeczonej. Narzeczona też ma na imię Marysia i wszyscy na nią mówią Maja, jak w swoim przypadku. Także powodzenia w Tokio i trzymajcie się tam ciepło. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam Maję również. Boże, szczerze ci powiem, że ja nie widziałam tego rzutu, ale z tego, co mi się wydaje, na bank będzie musiał popracować sobie nad mobilnością barków. A nawet, wiecie co, odpalam sobie YouTube'a i sprawdzamy. Ja zaraz przeczytam pytanie z czata. Mam nadzieję, że się nie skompromituję, czytając to pytanie. Bo nie wiem, że coś takiego było. Może było, nie wiem. Czy były kiedyś zasady, że do wyników liczano rzut prawą i lewą ręką? Nie. Nie, aha, nie, nie, czyli... nie w ogóle, ale co ciekawe, mieliśmy w Polsce takiego oszczepnika, który prawą ręką rzucał, no podaję teraz przybliżone, bo ja dokładnie nie znam tych jego rekordów życiowych, prawą ręką powiedzmy tamte 84 metry, a lewą 83. Jest to niesamowita sztuka, ponieważ ja rzucając prawą 71, lewą mam 40. O kurde, spora różnica. Dobra, czego też szukasz na tym YouTubie? Tego Brada Pitta, jego rzutu, ale chyba, aha, bo to było w walce z Hektorem, tak? Tak, a już kolega się rozłączył. Jesteś jeszcze na linii? Nie, nie, rozłączył się już. Nie, no ale obstawiam, że on nie ma papierów na dalekie rzucanie. Majka, to jeszcze jedno określenie. Jedna stacja radiowa cię tak nazwała niedawno po tym rzucie w Splicie. Nasza najlepsza polska dzida. Au! Dzida. Podoba ci się to? Tak. Najlepsza polska dzida. Wiesz, Jezu, nie wiem, jak do tego podchodzić. Chyba mam taki ambiwalentny stosunek. Okej, okay. Dziennikarze generalnie lubią jakieś tam dziwne tytuły nadawać artykułom, takie jakieś kosmiczne rzeczy pisać, więc już tak naprawdę ambiwalentnie podchodzę do tego. Śmiesznie, trochę śmiesznie, no ale fantazja, no. Dobra, nie zabronimy.
Daj ten metr, ale teraz chcą, żeby mojego zmierzyć. Ja już naprawdę nie chodzę na siłownię, aczkolwiek jeszcze się trzyma. Który większy? A poczekaj, to prawy może być większy. Dobra, panie i panowie. 30, to już 3 jest? 33. Proszę cię. Jestem o 2 centymetry słabsza od ciebie. Masz o Jezu, tym, wiesz co, to gdybym ja zrobiła porządną rzeźbę, to ja nie wiem, czy bym 30 miała. Ale to znaczy, ty masz się z tym okej, bo ja powiem ci, oczywiście, że tak. Ja marzyłam o momencie, w którym jak skończę z graniem, to cała masa mięśniowa mi spadnie i niestety jestem 4 lata na emeryturze i z bicka, no nie chcę mi spaść. Ale świetnie wygląda. Ja uważam, że mięśnie u kobiety, już tam do pewnego momentu, bo gdzieś tam zawodowo trenujące sztangistki na przykład, no wiadomo, że one już przepięknie wyglądają, ale to już widać, że to są stricte zawodowe. Sztangistki? Uważasz, że wyglądają przepięknie? Uważam, że niektórych kategoriach wagowych... Świetnie wyglądają. Niektórych, tak? No nie chcę generalizować. Ja uważam i tak je podziwiam, że one są w stanie tyle dźwignąć. Wysiłkiem było 100 kilo zarzucić, a u nich to jest rozgrzewka. No what? To jest niesamowite, więc ja mega podziwiam te dziewczyny. Ogólnie się zgadzam. Mięśnie u kobiety wyglądają naprawdę fajnie. I uważam, że żadna z kobiet nie powinna się tych mięśni bać. Czy podobają się mięśnie kobietom naszemu kolejnemu widzowi? Halo. No, witam. Witam. Mam pytanie do Marii. Czy Jan Żelazny jest dla ciebie autorytetem? Z pewnością. Jest to człowiek, który najdalej rzucał oszczepem w całej historii tego nowego modelu, bo warto zaznaczyć, że tam chyba od lat 90. środek ciężkości oszczepu został przesunięty o 4 cm, ponieważ wcześniej starym modelem oszczepu zawodnik z NRD, chyba Juhon, rzucił 104 metry. Czyli już przerzucił stadion i obstawiam, że taki Janek Żelazny to już do 110 mógłby dorzucać, ale znaczy to są tylko moje przypuszczenia, tak? I to już było naprawdę niebezpiecznie, więc dla samego bezpieczeństwa musieli troszeczkę przemodelować oszczep, by faktycznie było bezpiecznie. Czy jest autorytetem? Jest. Niejednokrotnie miałam okazję z nim rozmawiać podczas meetingów w Czechach, chociażby właśnie na Ostrawie dwa lata temu, też w Kladnie startowałam, 2 lata temu chyba, w tamtym roku też, ale akurat Janka nie widziałam. Fajne wskazówki, no jest profesjonalistą, jest rekordzistą świata, więc zawsze dawał mi mega istotne wskazówki, przede wszystkim co do mojego rozbiegu, bym na przykład odsunęła ten rozbieg. Takie małe rzeczy, nie wpływa na moją technikę absolutnie nic, ale rzeczy, które niesamowite się przydawały takiemu, no bądź co bądź, początkującemu oszczepnikowi, który dopiero stawia kroki w tej światowej rywalizacji. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam go poznać. Podkręcamy tempo, odbieramy kolejny telefon. Cześć, Wojtek z Warszawy. Cześć, Wojtek. Mam takie pytanko. Kiedyś rzucałem sobie w czasie szkolnych jeszcze czasów piłeczką palantową i udało mi się raz rzucić 5 metrów dalej niż zwykle. I mam do ciebie pytanie, czy ten ostatni rzut to było coś takiego właśnie, to było coś wyjątkowego. Rzuciłem, nie wiem dlaczego, ale raz mi się udało. Mam nadzieję, że to nie było tak w twoim przypadku. I czy ten ostatni rzut to nie było właśnie coś takiego? Coś takiego, co sama się tego nie spodziewałaś. Nie oglądałem programu od początku, także sorry, jak może jakieś takie podobne pytanie padło. Natomiast to jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, takie bardziej żartobliwe będzie, to już zakończę, żeby nie przeszkadzać, żeby nie zajmować linii. Czy trafiłaś kiedyś kogoś oszczepem? To znaczy przypadkiem. Tak, co do pierwszego pytania. Czasem się zdarza, że nasze ciało zareaguje tak automatycznie i napną się i ułożą się odpowiednie kończyny oraz napną się odpowiednie mięśnie w ten sposób, że faktycznie to dalej poleci. To są naprawdę, uwierzcie mi, że to są szczegóły, detale, które w przełożeniu wychodzą na kilka metrów dodatkowych. Równie dobrze mogło ci podbiać. Tak też mogło się zdarzyć, więc to nie znam okoliczności tego rzutu i tak dalej, natomiast nawiązując do mnie, no ja wiem, że gdzieś tam te u mnie wyniki sportowe są potwierdzone rezultatami na treningach, przede wszystkim samej techniki rzutu. Ja wiem, że na jakimś poziomie już jestem potwierdzona, co też daje mi pewność, że ja jestem w stanie osiągnąć
pewne odległości. Natomiast drugie pytanie, nie, ale bardzo bym chciała, żartuję. Nie, nie zdarzyło mi się i mam nadzieję, że nigdy mi się to nie zdarzy, bo dla mnie chyba byłoby to coś traumatycznego, trafić kogoś oszczepem. No chyba, żebym celowała, to wtedy inna sprawa, tak? Tak, to tyle. Mamy jeszcze jakieś pytanie? Nie, już chyba uciekł nam. Uciekł nam? Okej. Majka, czat pyta, czy oszczepniczki mają jakąś specjalną dietę? Czy wy sobie możecie pozwolić na wszystko? Znaczy, nie ma czegoś takiego jak dieta dla oszczepnika. To jest zawsze, dieta jest zawsze indywidualną kwestią. Mhm. No przede wszystkim ja znam swoje ciało na tyle, że dobrze wiem, że raczej jakieś tam bardziej przetworzone rzeczy ograniczam. Też muszę się lepiej suplementować z racji tego, że moje treningi są bardzo intensywne, wymagające, a jednocześnie rozłożone w czasie. No dużo zielonego, dużo proteinek, węgle też bardzo lubię i mój organizm dobrze reaguje na węgle, na tłuszcze. Ja ogólnie nie jestem jakimś tam pieskiem francuskim, który wymaga nie wiadomo jakiego traktowania. I nie oszalałaś na punkcie niejedzenia mięsa, bo zauważyłam, że to jest teraz taka moda, żeby nie jeść w ogóle. Moda, styl życia, coś, w co się wierzy. Różne są aspekty, które motywują ludzi do zmiany tego stylu życia. Ja osobiście próbowałam i nie ukrywam, że na przykład jak miałam dietę ułożoną przez dietetyczkę z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, przez Ulę, bardzo fajnie się czułam przez 3 tygodnie, bo byłam wtedy na obozie w Cetniewie. Super, totalnie inna wydolność, rewelacyjna generacja, ale ja sobie na tyle, ile się znam, obstawiam, że przez dłuższy okres czasu energetycznie mogłabym się trochę inaczej czuć. Nie wiem, czy właśnie taka dieta roślinna nie jest lepsza dla tych wytrzymałościowców, gdzie faktycznie ta regeneracja jest mega istotna, bo ja czułam właśnie progres w tych aspektach. Siła. Okej, dobra, była tak jak na tamten okres. Czy byłam szybsza, bardziej eksplozywna? Nie, tego nie było. Nie jestem w stanie powiedzieć, że mięso zwierzęce to zapewnia. Natomiast dobrze wiem, czym się motywują wegetarianie i weganie i jak najbardziej jestem za tym. I no ja sama też naturalnie nie czuję potrzeby jedzenia tak dużych ilości mięsa, więc staram się gdzieś tam dodatkowo uzupełniać te proteinki czyste. Mhm. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się zapytać, jak w ogóle zaczęła się pani przygoda z rzutem oszczepem? Dobrze, to już chyba wam właśnie mówiłam wcześniej, że trener mnie wypatrzył. Natomiast ogólnie sport w moim życiu był od samego początku, bo rodzice bardzo, bardzo dbali o to, byśmy zawsze aktywnie spędzali wolny czas, z racji też tego, że ja się wychowywałam poza miastem, na wsi. Piękne miejsce, Kukle, nad puszczą, nad jeziorem Pomorze, za jeziorem jest Puszcza Augustowska, zero ludzi, no cudownie, uwierzcie mi. Więc rodzice dbając o to, o ten nasz taki zdrowy rozwój, byśmy nie zdziczali totalnie w tym lesie, to zawsze jakieś tam bramki kupili, siatkówkę rozstawili, badminton, stratatata, no wiele różnych rzeczy było, więc cały czas coś tam robiłam i dla mnie ruch był naturalny, ja kochałam ruch, także poniekąd się nie dziwię, że poszłam właśnie w tę stronę sportu. Gdzieś tam wybrałam to, chociaż miałam inne plany na życie, ale los sam mnie zdecydował. To wróćmy do tej hierarchii w domu. Jak to jest wychowywać się z czterema młodszymi braćmi, sami faceci i ty najstarsza? A to była wieczna wojna. Znaczy tak, ja byłam ulubienicą tatusia. Nieważne, co ja zrobiłam źle, bo to zawsze ja byłam prowodyrką i zawsze najgorsze akcje ja wymyślałam. Ja byłam winna. Ale to była wina chłopców tak naprawdę i tata zawsze krzyczał na nich i oni dostawali klapsy, nie ja. Więc córeczka tatusia, bardzo proszę. Natomiast jak się z nimi wychowywać? Jak z nimi żyć? Jest spora różnica? Pomiędzy mną a najmłodszym jest, bo jest tak, Szymon jest zaraz po mnie, Szymon jest fizjoterapeutą, który niejednokrotnie też mi bardzo pomaga, jak jestem w domu. Potem jest Kamil. Kamil studiuje towary i rozrywkę, turystykę i rekreację. I on też ma bardzo świetne plany, więc mam nadzieję, że kiedyś go wesprę w tym, ale o tym nie będę mówić. Potem jest Paweł. Paweł to już jest 5 lat, nie, Paweł to 4 lata różnicy. Paweł studiuje prawo. Prawo, tak. I najmłodszy Adam, i to jest właśnie te 7 lat. I on to z oszczepem. Tak, Adaś razem ze mną trenuje, świetnie wygląda. Adam jest ogólnie naszą rodzinną zagadką, bo nie wiemy, gdzie pójdzie, ale ja widzę, że dużo frajdy mu daje samo trenowanie. Po prostu realizowanie treningu przede wszystkim siłowych, bo on jest niesamowity. No silny jak byk jest. Naprawdę taki progres zrobił w tym roku. Jest no dumna ze swojego najmłodszego braciszka. Mm-hmm. I powiem ci, no niejednokrotnie były wojny, ale teraz, gdzie
już wszyscy jesteśmy dorośli, bardzo się wspieramy. Mega się cieszę, że moi rodzice w ogóle psychicznie wytrwali nas wychowując, bo teraz fajnie jest mieć dużą rodzinę. Zresztą sama chyba coś o tym dobrze wiesz. Tak, tak, tak. Z podobnej rodziny się wywodzę. Kto jest z nami? Halo, odbieramy telefon. Halo? A, nie ma, nie ma. Już miał dość. Wiesz co, ja akurat w swojej jestem środkowa i u mnie były dwa razy bliźnięta, więc wow. Tak, u mnie w domu trzy ciąże wow. piątka dzieci, ale no niestety nie jesteśmy tak mocno zżyci jak wy. Ile kukle, pochodzisz z małej miejscowości Kukle, ile kukle pomieszczą lekkoatletów w domu? W domu w kuklach ilu się zmieści lekkoatletów? Skąd to pytanie? Bo wiem, że kiedyś wszyscy się tam zjechali. To prawda, pewna grupa tam zagościła, nawet dwa razy. Wszyscy chwalą kuchnię mojej mamy. Dużo, dużo. Jak trzeba to wszystkich, całą reprezentację pomieścimy. Moja mama jest bardzo gościnną osobą. Ona uwielbia, jak w domu się po prostu dzieje, jest głośno. Także zapraszamy wszystkich. A ile jest kotów w domu państwa Andrzejczyków? 10, mamy 10 kotów. Jest tak, najstarszy jest Grzegorz, potem jest Melania. Melania matką jest. Że tak, jest Loki, Lili, Krokietka, Roki, Chromek od chromosoma, ponieważ Chromek ma niestety smutne życie, bo urodził się pierwszy i Melka wtedy nie wiedziała, co się dzieje i Chromek spadł z wysokości, więc mu się tam te kabelki nie sklejają, więc my go tak traktujemy, no Chromku, no taki, no ci... To się jakoś objawia? No, on potrafi wbiec w szybę. Jak mama woła wszystkie koty na jedzenie, no to on ucieka w ogóle w drugą stronę. Strasznie jest to, no ale wiesz, no my go kochamy, tak? To jest nasz Chromek. I jeszcze jest, o Boże, zapomniałam. Grzesiek. Grzesiek na samym początku. A był Grzesiek, sorry. Tak. I z drugiego miotu, bo Melka się rozpustnica okociła po raz drugi jesienią, to zostawiliśmy sobie Bastka i Yamato. Teraz mówimy na niego jak kuza, bo się strasznie bije z innymi kotami. A, no i mamy nowego członka. Ile metrów ma dom w kuklach? O Jezu, nie pytaj mnie, ale... Wszyscy są w stanie się zmieścić. No i mamy jeszcze tak, dwa psy. Brysia, wcześniej był Misiek, ale no niestety Miśka już z nami nie ma, ale od paru dni mamy nowego członka rodziny, jest mały śmierdziel, jeszcze nie wiem jak go nazwać. Może macie jakieś propozycje dla psa, to imię dla psa, więc z przyjemnością przyjmę wszystko. Mamy klacz i dwie papugi, nimfy. Po prostu one tylko brudzą i są głośne. Nic ciekawego. Jestem ciekawa, czy nasz kolejny widz lubi zwierzęta. Kto jest z nami? Dobry wieczór. Sebastian, Skarżysko-Kamienna. Cześć. Cześć, Sebastian. Cześć, cześć dziewczyny. Miło w ten czwartkowy wieczór popodziwiać tak dwie piękne dziewczyny związane ze sportem. Tak, zwierzęta lubię. Mam psa od roku, ma na imię Chrupek, proszę się nie śmiać. Słodko. Tak. Jako, że jednym z moich hobby jest wędkarstwo, to zabieram go na ryby, tylko niestety, mimo że ryby są wielkości dłoni, to się ich boi, no ale cóż, walczymy z tym. Dobrze, ale przejdźmy do pytań. Marysiu, powiedziałaś, że twoja dyscyplina jest niebezpieczna, że tam były zmiany, nowy model oszczepu i tak dalej. Tak jest. Powiedz mi taką rzecz. Czy... zmieniłabyś dyscyplinę w sytuacji, gdyby w niewyjaśnionych, wyimaginowanych okolicznościach nagle Komitet Olimpijski stwierdził, że rezygnujemy w ogóle z oszczepu i przez najbliższe 10 lat nie będą rozgrywane zawody? I czy wtedy dalej byś brała udział w różnego rodzaju meetingach, mistrzostwach świata, Europy i tak dalej? Czy z tęsknoty za olimpiadą starałabyś się przerzucić na jakąś inną dyscyplinę? Jeżeli tak, to na jaką? Bardzo ciekawe pytanie. Wiesz co, bardzo kocham sport. Pomimo, że oszczep jest moją miłością, tak nadal próbowałabym realizować się gdzie indziej, też w sporcie. Pewnie gdzieś tam szukałabym jakiejś już alternatywy pozasportowej. Natomiast wszystkie te konkurencje miotające nadal, czyli mi się wydaje, że najbardziej mogłabym się sprawdzić w rzucie dyskiem, ale kto wie, może jakieś biegi, może nie akurat sprinty, bo sprinty też, do sprintów trzeba się przygotowywać latami, ale jakoś tam, no nie wiem, może spróbować się w maratonie chociażby. Oczywiście, słuchajcie, żeby była jasność.
To jest nieważne, jaka konkurencja, jaka dyscyplina. Na poziomie olimpijskim, na tym topie zawodowym nie ma czegoś takiego jak trudniejsza i lżejsza konkurencja. My wszyscy, ty sama to potwierdzisz, my wszyscy wypruwamy z siebie flaki. No po prostu flaki, tak? To jest niesamowity wysiłek, nieważne co się robi. Także uważam, że bardzo ciężko by mi było osiągnąć kwalifikację olimpijską w każdej innej konkurencji, ale na pewno bym próbowała. Na pewno chciałabym jeszcze przez chwilę chociaż zostać, aż stwierdzę, że okej, dobra, nie nadajesz się dość. A próbujesz sobie czasem rzucić dyskiem albo pchnąć kulą? Wiesz co, kiedyś, z ciekawości, ale żeby zobaczyć, z ciekawości, ja mam na przykład taki osiągasz problem, bo w 2019 roku rozwaliłam sobie łokieć i moje więzadła są już mega luźne, one nie trzymają, bardziej trzyma to mięśniowo i w momencie, kiedy wykonywania takiego rzutu dyskowego, jest duże ryzyko, że ja sobie coś tam zrobię w tym łokciu, więc nie chcę się bawić. Okej. Okay. Ale dzięki za pytanie, super. Jest jeszcze jeszcze jedno pytanie. Bo tutaj poprzednio była Kasia Skowrońska i odnośnie właśnie tych relacji kobiecych z innymi zawodniczkami, na przykład na zawodach albo gdzieś na treningach, czy zdarza się coś takiego właśnie, jakieś spiny, albo poczułaś się kiedykolwiek jakoś odstawiona trochę na boczny tor ze względu na swój młody wiek, że po prostu czułaś, że te bardziej doświadczone zawodniczki, na przykład z innych krajów, traktowały cię tak bardzo z góry właśnie ze względu na to, że jesteś młoda i w ogóle co ty tutaj robisz? Wiesz co, nigdy nie zaobserwowałam czegoś takiego. Akurat mam to szczęście, że te dziewczyny, które obecnie rzucają na świecie, są niesamowicie sympatyczne i ja w 2016 roku tak się przecierałam właśnie w tej czołówce światowej. Jezu, jakie kochane. Naprawdę. Ile dostałam wskazówek, ile uwag, takich pomocy. Nie było czegoś takiego, że hejt, że spojrzenia. Znaczy, oczywiście zdarzają się tam jakieś zawodniczki, ale co ale ciekawe, czekaj, serio? Wy za chwilę będziecie rywalizować ze sobą w rzucie oszczepem i jesteście dla siebie takie turbo miłe? Znaczy, to nie jest wszystko przesłodzone, tak? Jest, z niektórymi jestem w bliższych relacjach, z niektórymi tylko jesteśmy po prostu na cześć. Natomiast to wszystko jest bardzo naturalne. Ja nigdy nie odczułam sztuczności. Zdarzały się oczywiście jakieś tam nieciekawe spojrzenia, ale co ciekawe, od zawodniczek, które nie były na tym najwyższym poziomie. Więc jestem też zdania, że to wynika bardziej, jak już to się pojawia, to wynika to z niepewności danej zawodniczki do swoich własnych możliwości, w to, że ona w siebie nie wierzy i dlatego będzie nienawidzić innych. I to jest chyba naturalne zjawisko, które ogólnie występuje u ludzi, że jestem słaby, nie wierzę w siebie, to zrobiłem gorzej, a jemu się udało. No nie, no nienawidzę go, tak? A u tego topu, u dziewczyn, które się realizują, spełniają, są świadome tego, jak ciężką pracę wykonały, co poświęciły, wiedzą jak daleko zaszły. Każdy z tych zawodów jest po prostu świętem, tak? My świętujemy rzucając, może to śmiesznie brzmi, ale dla nas to jest czysta radość. Też cieszymy się, że możemy po prostu ze sobą rywalizować, tym bardziej po tym trudnym roku, gdzie siebie praktycznie nie widziałyśmy. Więc to już jest pewnego rodzaju klasa sportowca i jestem przeszczęśliwa, że mam zawodniczki z taką klasą wokół siebie. Mamy jeszcze jakieś pytanie? Dzięki bardzo za odpowiedzi na pytania. Serdecznie Was pozdrawiam. No i oczywiście ściskamy mocno kciuki za jak najwyższą lokatę na olimpiadzie. O, dziękuję bardzo. Dzięki za telefon. Majka, propozycje z czata. Ja mam swojego faworyta. Co tam chcecie? Split. To jest mój faworyt. Ziutek. Dzidek. Kabanos, Zibi. Klejnot, Kukiel. No i to potem by było. Przewertuję jeszcze raz te komentarze. Anusz. Tyson. Nie wiem, czy można. Chyba czata nie można odtworzyć po zakończonym hate partu. Ach, faktycznie, to jest chat live. Tak się... Ale wiecie co? Zibi. Zapisuję, drodzy państwo. Zibi top. I like. Majka, czy robisz sobie prezenty za dobry wynik? Oczywiście, że tak. Treat yourself. No, wiesz. No, jestem kobietą, tak? No, muszę się rozpieszczać. Oczywiście... To co sobie kupiłaś za wynik w splicie? Taki plecaczek fajny, nad który się czaiłam od roku. Dobra, stwierdziłam, okej, dziewczyno, zasłużyłaś, kupuj. Więc bardzo się cieszę, że go zakupiłam. I chyba tyle. A zdarza ci się przed zawodami, jako forma odstresowania, iść na zakupy? Bo kiedyś tutaj była Aśka Jóźwik i zapomniałam z nią poruszyć ten wątek, ale ona kiedyś przed bardzo ważnymi zawodami śmigała, żeby sobie kupić szpilki.
Wiesz co? Ja akurat nie, zazwyczaj aż takiego rozładowania napięcia nie potrzebuję. To jest fajne, gdzieś tam mogę sobie już, jak generalnie zakupy robię online, już nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam w sklepie, więc gdzieś tam sobie przewertować te wszystkie strony internetowe z, powiedzmy, ściuchami albo z jakimiś gadżetami. Ale jakoś niespecjalnie, gdzieś tam jestem osobą, która lubi gromadzić pieniążki, lubię oszczędzać, lubię przeznaczać to potem na coś fajnego, w coś zainwestować, a nie wydawać na pierdoły. I nie lubię gromadzić rzeczy, bo to jest też bez sensu. Gdzieś tam widzę po sobie, że idę w kierunku takiego minimalizmu, gdzieś tam powoli, ale właśnie w tę stronę podążam, to mi bardzo też odpowiada, bo jednak uważam, że głowa fajnie odpoczywa, bo im mniej rzeczy, tym mniej natłoku na głowę. Jest to takie fajne, ciekawe zjawisko, także nie, jakoś niespecjalnie. Oczywiście jak znajdzie mnie ochota przed zawodami, fajne sklepy są, to pójdę, popatrzę, a nóż coś wpadnie. Natomiast nie jest to coś, co muszę wykonać. Tak cię słucham i słucham Majka i sobie myślę, ty masz 24 lata. Pięć. Już ale pięć? Dziękuję, że mnie tak odmładzasz, to się przydaje już w pewnym momencie. No dobra, nawet 25. Brzmisz bardzo dojrzale. Dziękuję. A to jest dopiero 25 lat. Wiesz co, wydaje mi się, że ogólnie te doświadczenia, które mnie spotkały po samych igrzyskach, kontuzje, zderzenie z takim dużym światem sportowym przede wszystkim, dużo mnie nauczyło. I ja też akurat, jednym z moich zainteresowań jest skupianie się na sobie, na takim mindfulness, rozwój osobisty przede wszystkim. To jest coś, co mnie mega interesuje. I też doszłam w swoim życiu do takiego momentu, gdzie stwierdziłam, że muszę zrozumieć siebie, muszę zrozumieć swoje słabości, swoje emocje, bo tylko tak będę w stanie ruszyć naprzód, po prostu dorosnąć. W pewnym momencie musiałam dorosnąć. To znaczy, że wcześniej nie rozumiałaś swoich emocji? Albo miałaś z tym problem, albo po prostu byłaś za młoda, nie słuchałam, żeby... Nie słuchałam tych emocji. One były, ja je tak zawsze je zauważałam, ale nigdy nie potrafiłam ich użyć. W ciężkie momenty były w moim życiu i dzięki temu też nauczyłam się siebie słuchać. Też no przede wszystkim współpraca z psychologiem niesamowicie dużo mi dała. Kontrola nad emocjami to jest niesamowita potęga, którą chcę rozwijać, bo widzę, jak duży ma to wpływ ogólnie na moje samopoczucie, na każde działanie, którego się podejmę, bądź wydarzenia, przed którymi stoję. To jest coś niesamowitego. W ogóle potencjał naszego umysłu, wow, to jest kosmiczne. Mhm. Panowie, mamy kolejny telefon? A, mamy, dobra, to odbieramy i potem cię zapytam o coś jeszcze. Halo, kto jest z nami? Dobry wieczór, z tej strony również Maja. Cześć Maja. Mam wpisane w dowodzie Maja, więc cześć Marysiu, dobry wieczór pani Iwono. Ja mam takie dwa krótkie pytanka, dosyć luźne. Czy masz, Marysiu, może jakąś piosenkę, którą jakby bardzo lubisz słuchać, szczególnie na przykład przed startem, przed zawodami? Jak wygląda kwestia jakby diety, jeśli chodzi o słodycze? Czy możesz jeść, nie wiem, czekoladę, czy to muszą być jakieś ograniczone ilości? A jeśli możesz, to jaki jest twój ulubiony smakołyk? Kochana, czekolada to życie. Znaczy tak, pierwsze pytanie, chronologicznie idziemy. Przede wszystkim, no tak jak wspomniałam wcześniej, właśnie Nightwish, bardzo lubię. Przesłuchajcie sobie Ghost Love Score, ale w wykonaniu Floor Jensen. Tam jest taka wersja koncertowa na YouTubie. Prima sort. Też właśnie z Beast in Black lubię... Boże, From Hell with Love. To jest takie no, mega energetyczne wszystko, ale mam też bardzo fajne wspomnienia z tymi utworami już z wcześniejszych lat, z wcześniejszych meetingów, na których bardzo fajne wyniki osiągałam. Więc no, dla mnie muzyka to też są jakieś emocje, to też są wspomnienia, które dodatkowo mnie napędzają i nakręcają. Ale no podejrzewam, że jeszcze parę utworów fajnych by się znalazło. Jeżeli będziecie chcieli, to nawet będę mogła taką playlistę swoją wrzucić kiedyś. Natomiast co do słodyczy, bez czekolady nie ma życia. Ale tak, ja dobrze wiem, jak reaguję na czekoladę. Mam uczulenie, dupa mi puchnie. oczywiście żartuję, tak? Natomiast chodzi o sam cukier, który... który powoduje no, mimo wszystko gdzieś tam stany zapalne w stawach i tak dalej. Także gdzieś tam w okresie takich cięższych treningów najważniejsze, żeby to nie był okres startowy. Tak mniej więcej nawet do tygodnia przed czekolady, cukru w ogóle nie ma w mojej diecie. Czasem jakieś ciasto, okej, ale grunt, żeby tego cukru nie było za dużo. A co lubię? Lubię wszystko. O Jezu, najbardziej chyba Milka z Oreo.
To jest taki sztos, ale w ogóle jest Oreo, który jest pokryty czekoladą, polane. I ja to odkryłam w ogóle w Portugalii, no Boże, OS. Nie, to ja... To rewelacja. Wedel truskawkowy, mhm. U mnie wedel truskawka i jest jeszcze taka czeska, studencka czekolada. Ach, wiem, bo mój Marcin to lubi. On tak, to też są jego wspomnienia, więc... No, czekolada to czekolada, tak? Zawsze jest dobra. Maja, masz jeszcze jakieś pytanie? Nie, dziękuję, ale trzymałam słowo za playlistę. Dobra, wrzucę. Dzięki bardzo. To będę obczajać. Dobra, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobrej nocki, trzymajcie się, papa. Dzięki, pozdrawiamy. Wrócę do tego poważnego tematu, bo w zasadzie zaczęłyśmy ten Hyde Park od tej presji, z którą ty pojedziesz do Tokio. Tak. Mhm. I tak, z jednej strony mamy dzisiaj czasy, w których sportowiec, zwłaszcza sportowiec, który uprawia indywidualną dyscyplinę sportu, musi być w mediach i musi pracować nad swoją rozpoznawalnością, a z drugiej strony po tym splicie w zasadzie jest ci bardzo dużo. Jesteś rozchwytywana przez media. Nie wyobrażam sobie, że nie pada przy każdej rozmowie pytanie o złoto po tym, co zrobiłaś w Chorwacji. I teraz jak oddzielić tą presję, jak znaleźć taki spokój, jak się wyciszyć, żeby nie czuć tej presji, Majka? Wiesz co, oczywiście ja sama myślę o tych igrzyskach, myślałam już... Tak naprawdę odkąd byłam mała, ale to jest historia w ogóle na zupełnie inne spotkanie, nie chcę teraz o tym mówić. Natomiast no generalnie już teraz po prostu nie odbieram tych telefonów, bo tego jest za dużo, a ile razy można odpowiadać na te same pytania, skoro to już i tak się powiela w wielu artykułach, to też tak już troszeczkę zapętlamy się, więc jest to i tak uznaję, że bezsensowne. Natomiast pytania do samych igrzysk odpowiadam albo pomidor, albo po prostu, no nie odpowiadam, tak, bo o igrzyskach, chcę rozmawiać po igrzyskach, bo to nie chodzi o uciekanie od tematu. Tak, to też o uciekanie od tematu. Chodzi generalnie o to, sorry, sama się teraz zapętliłam. Przede wszystkim ja wiem, jak cholernie ważne są dla mnie te igrzyska w Tokio. I wiem, że im mniej głośno będę o pewnych rzeczach mówić, tym bardziej będzie dla mnie komfortowe przygotowanie się do tych igrzysk. Więc ja to robię z czystej miłości do siebie i na tyle, ile się znam, po prostu robię to właśnie dla tego komfortu. Mhm. Są sportowcy, którzy bez ogródek mówią, że oni jadą po złoto, tak, to jestem ja w siebie wierzę i super, mi niesamowicie tacy ludzie imponują. Ale ja wiem, że im mniej powiem, im mniej obietnic złożę, tym będzie lepiej i to też generalnie proponowałabym wielu sportowcom, bo wtedy właśnie ten komfort psychiczny jest bardzo duży. Jest luz większy. Przede wszystkim, bo uwierz mi, że nasza głowa jest taka, że w najmniej oczekiwanym momencie i w najmniej potrzebnym może pojawić się myśl, zaraz, ale ja im coś obiecałam, ja im coś powiedziałam, o Jezu, ja jakiś zakład zrobiłam. No tak, tak, zdecydowanie, wiesz, i mimo wszystko rozmawiasz z kimś, wydaje ci się, że puszczasz to mimo uszu, natomiast zostaje w tyle głowy, dlatego byłam ciekawa. Także jestem ostrożna, po prostu. Odbieramy kolejny telefon, kto jest z nami? Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dobry wieczór, może już raczej. Ja chciałbym zapytać Marię, bo przechodzimy na ty. Jak to jest z kontuzjami, bo wspominałaś kilka razy, że rzut oszczepem to jest kontuzjogenny sport. I jakiego typu kontuzje to może przywołać? Rozumiem, że tam chodzi pewnie głównie o staw łokciowy i bark i też pytanie następne, jak można zapobiegać temu, chyba przede wszystkim wzmacniając te stawy, mięśnie wokół. I jeszcze drugie pytanie mam, to jest takie, wspominałaś o kontroli nad emocjami i czy to się ogranicza tylko, oczywiście tak ogólnie pytam, nie tak szczegółowo, czy to się ogranicza tylko do rozmów z psychologiem, czy też jakieś wizualizacje stosujesz albo medytację może, bo coś tam w temacie powiedzmy czytałem i jestem ciekawy. Okej. Okay. Także to tyle. Dziękuję bardzo. Dobra, dzięki wielkie za pytania. Też bardzo fajne. Tak, temat kontuzji, oszczep tak, jest kontuzjogenny, ponieważ nam wystarczy popatrzeć, jak my rzucamy. To jest bardzo nienaturalny ruch, najbardziej nienaturalny, który występuje w lekkiej atletyce, tak mi się wydaje. Także pewnych rzeczy nie unikniemy. Też predyspozycje danego organizmu do kontuzjogenności są tutaj bardzo istotne. No ja na przykład wiem, że muszę uważać przede wszystkim na stawy, bo mięśniowo ja jestem sztos, jestem
żelazna, tu się nic nie dzieje, natomiast bardziej wiem, że muszę uważać na stawy, natomiast przede wszystkim zapobieganie tym kontuzjom poprzez ćwiczenia, tak zwany prehab, czyli u nas jest to wszystko bardziej na izometrii, powolne ruchy, ale duża ilość, tak byśmy faktycznie poczuli te piekące uczucie w mięśniach i przede wszystkim systematycznie wykonywanych ćwiczeń, natomiast tak czy siak trzeba to wszystko konsultować z fizjoterapeutą, który ma pojęcie o konkurencji, którą uprawiamy, albo kiedyś to trenował, albo po prostu wie, z czym to się je, żeby mógł nam pomóc w odpowiedni sposób. Po prostu osoba, która zna anatomię, że tak to ujmę, anatomię danej konkurencji. Natomiast drugie pytanie, co to było? Już zapomniałam. Nie pamiętam. Wiesz, przyznam szczerze, że nie pamiętam, ale Jezu. Czat pyta, jak na poziomie sportowym radzisz sobie ze stresem. I wydaje mi się, że tam było pytanie coś o wizualizację. Właśnie. Tak, przede wszystkim to jest współpraca z psychologiem. Profesor Blacharz to jest według mnie naprawdę top Polski, jak nie świata. Ma przede wszystkim bardzo dużo doświadczenia ze sportowcami, chociażby z Adamem Małyszem. Też z wieloma lekkoatletami współpracuje. Także ją przede wszystkim ufam, bo wyciągnął mnie z ciemnego miejsca, nie będę ukrywała. I my się generalnie właśnie w treningu skupiamy na... No po prostu na wizualizacjach, tak? Najlepszej dyspozycji, idealnych rzutów. I ogólnie uważam, że w życiu to jest przydatne, jak wizualizujemy sobie, jak coś nam się udaje, zadanie, które mamy wykonać, projekt, który mamy zrealizować, spotkanie, na którym mamy się pojawić, wypowiedź, którą mamy wygłosić, chociażby jakaś prezentacja. Fajnie jest to sobie zwizualizować. To, jak nam się udaje, jak czegoś dokonujemy, to mimo wszystko nastawia głowę. Właśnie to jest ta podęga tej podświadomości. Warto no okej, ale na pewno ja też nieraz stosowałam wizualizację i nie jest tak hop siup, że ty nagle sobie coś wizualizujesz i jest wszystko super fajnie, bo ty próbujesz sobie coś zwizualizować, a w twojej głowie pojawiają się powiedzmy te elementy porażki i teraz... Zgadza się, dlatego to jest zwane treningiem mentalnym. To też trzeba wykonywać systematycznie i tak regularnie jak sam trening fizyczny. Mi też się wielokrotnie pojawiają w głowie te najczarniejsze scenariusze, ale okej, skoro ta myśl przyszła, to ja ją łapię i zaczynam to rozkładać na czynniki. Czemu tak się dzieje? Okej, dobra, to sprawdźmy, jak ja zareaguję. Ja mam też taką zdolność, ponieważ jestem hiperwrażliwa, mam też zdolność wytwarzania sobie emocji, które faktycznie będą mi towarzyszyć podczas, powiedzmy, tych najważniejszych konkursów, więc ja już jestem w stanie sobie to wszystko przeanalizować bardzo szybko. Także uczę się, okej, dobra, tu będzie źle, tak? Tu mnie przerzucą, mam ostatni rzut na to, żeby w ogóle znaleźć się na tej pozycji medalowej, tak? Jak ja sobie z tym poradzę? I sobie wyobrażam, tak, że udaje mi się to. Czasem wyobrażam sobie takie gorsze rzuty, po prostu one wpływają samoistnie. No właśnie. Ale okej, dobra, to myśl, która przyszła. Takie też się będą zdarzyć czasem i nie możemy się tego bać, bo to wszystko są mimo wszystko. To są nasze myśli, które się pojawiają. Okej, zaakceptujmy, niech to sobie pójdzie, przeminie, wrócimy jeszcze raz. To też właśnie uczy nas takiej kontroli nad tym wszystkim. To też jest super. To teraz jeszcze szybko mi odpowiedz proszę na jedno pytanie o profesora Blacharza i zaraz odbieramy ten telefon, który wisi, bo rzeczywiście wielu lekkoatletów, być może inne dyscypliny też, korzystają z kunsztu profesora Blacharza i zastanawiam się, jak wy to robicie? Czy wy się umawiacie? Jaka to jest częstotliwość? Czy ten kalendarz jest stały? Czy... W zależności od potrzeb, wiesz? No właśnie, w zależności od potrzeb. I teraz tak. Ja na przykład potrzebuję teraz za dwie godziny albo najdalej jutro porozmawiać z profesorem Blacharzem. A profesor Blachasz ma teraz umówioną, nie wiem, Aśkę Jóźwik, Sowkę i co? Uważam, że będzie w stanie się dostosować, bo profesor... Bardzo dobrze nas zna i wie, kiedy potrzebujemy, a w momencie, kiedy ja dzwonię profesorze, jest źle, ja potrzebuję już teraz. Profesor będzie, obstawiam, że będzie w stanie rzucić wszystko i okej, dobra, Maria, co się dzieje, mów. Więc to jest o tyle fajne, że ja wiem, że zawsze mogę polegać, bo on praktycznie zawsze dla mnie będzie. Oczywiście ja nie jestem na takiej zasadzie, że no profesorze, Jezu, nie udał mi się jeden rzut na treningu, co teraz, co nie robimy? Nie dzwonisz pierdłami. No nie dzwonię. Aha. Też jak są jakieś poważniejsze rzeczy, ja najpierw wolę sama usiąść, to przeanalizować, trochę się porozczulać, bo ja też jestem taka dramatyczna. Więc czasem faktycznie potrzebuję czasu dla samej siebie, żeby to wszystko przegryźć, przemielić, zaakceptować, a dopiero potem już tak z chłodną głową, z profesorem, by już mieć coś przygotowane, by faktycznie przyjść do profesora z informacjami, a nie mu się rozryczeć w telefon. Chociaż raz to się zdarzyło, właśnie wtedy już tak na poważnie zaczęłam z profesorem pracować, kiedy zadzwoniłam do niego na obozie w Albufeirze, wtedy byłam w 2018 roku. Nie szło mi kompletnie nic, rzucałam po 40 parametrów. Wtedy właśnie wrócałam po operacji stawu barkowego. Czułam, że jestem w dupie.
w obrzydliwej dupie. Dodatkowo miałam po prostu stany depresyjne, wszystko mnie bolało i nie byłam w stanie wstać z łóżka, umyć się po treningu. Wszystko było takie ciężkie i takie trudne. I wiedziałam, że albo profesor, albo nie ruszysz sama. Albo goodbye. Mhm. To był właśnie w ten moment, gdzie już byłam no, zrozpaczona, zdesperowana, ale od tego momentu wiem, że no, profesor zawsze będzie dla mnie i u nas to fajnie wygląda. Fajnie mamy ten czas rozplanowany, w zależności właśnie od moich potrzeb, od tego, jaki jest akurat obóz, czy jest ciężej, czy jest lżej, jaka jest moja dyspozycja, czy są jakieś kontuzje, czy właśnie zdrowie jest super i tylko gdzieś tam szlifujemy pewne elementy. To no, właśnie na tym polega ustawianie tych naszych spotkań, konsultacji, zazwyczaj właśnie na FaceTime'ie, ale naprawdę fajnie to wygląda. Mhm. Odbieramy już ten telefon, który wisi. Słucham. Kto jest z nami? Cześć dziewczyny. Cześć. Mam takie pytanie. Mario, czy miałaś może już taką okazję mierzyć się z kimś, kto jeszcze parę lat temu byłby twoim, znaczy tak, przeciwniczka, która jeszcze 5 lat temu na przykład byłaby przeciwnikiem, czyli mężczyzna, który nie mógłbyś, żeby występować w zawodach? No, i co o tym sądzisz? To jest... ogólnie no, trudny temat, tak? Bo dużo, coraz więcej mamy takich sytuacji w sporcie, gdzie to zazwyczaj właśnie mężczyźni zmieniają płeć. I sama jestem ciekawa, czym się motywują. Zmiana płci to też nie jest takie hop-siup. Ja też bardzo wierzę w to, że to też jest dla nich duża, ogromna życiowa decyzja. W końcu się gdzieś tam przełamują, w końcu odnajdują samych siebie. Ale też niejednokrotnie widzę w tym podtekst, tak, że tu będę mieć szansę w damskim sporcie, bo kobiety słabsze na pewno zaistnieje. Nie chcę w to wierzyć, ja naprawdę wierzę w to, że to też jest dla nich, są po prostu trudne sytuacje, a mimo to gdzieś tam podążają za sobą. Ale też jestem zdania, że ogólnoświatowe te związki sportowe wszelkich dyscyplin powinny wprowadzić jakieś granice, jakieś normy, chociażby tego testosteronu, żeby ta rywalizacja faktycznie była fair. Bo ja absolutnie nie bronię zmiany płci komukolwiek, bo to jest naturalne. Po prostu to jest potrzeba indywidualnej jednostki, którą wszyscy powinniśmy przynajmniej tolerować, bo akceptować nikt nie musi, tak? Trzeba to tolerować. Natomiast sport od zawsze był fair play, chociaż no wiadomo, z wielu oszustów. Oszustami nie chcę nazywać osób, które zmieniają płeć. Bardziej tutaj wszystko leży w gestii tych związków sportowych, które faktycznie powinny wprowadzić te normy, żeby to było sprawiedliwe. I mhm. Tylko tyle. Jeszcze jest jedno pytanie? Ja. Tak, jedno pytanie. Proszę. Czy marihuana nadal jest uważana za doping w sporcie? I w waszym sporcie? Chyba już nie. Nie wiem, nie palę. Z tego, co mi się wydaje, w okresie roztrenowania, w sensie w okresie, w którym my nie startujemy, chyba to nawet jak wyjdzie na antydopingu, na badaniach antydopingowych, nie ma problemu. Natomiast nie wiem, czy przypadkiem w trakcie startów, powiedzmy, mam kontrolę antydopingową zaraz po starcie, a dzień przed, żeby sobie wychillować, coś tam sobie zajrałam. Oczywiście ja takich rzeczy nie robię, tak? Ale hipotetycznie rzecz biorąc, nie wiem, czy przypadkiem nie miałabym problemów. Akurat tutaj nie jestem po prostu pewna, to byśmy się musieli zapytać specjalistę. I ja pamiętam, że w 2013 albo 2012 roku te światowe federacje zastanawiały się nad tym, czy nie zalegalizować marihuany jako środek dozwolony i wydaje mi się, kontaktowałam się wtedy z lekarzem kadry, bo zdarzyło mi się palić marihuanę i było to wszystko na takiej drodze do dopuszczenia tego, do... jako środek dozwolony, no bo w zasadzie nawet zastanawiano się, czy marihuana nie jest środkiem, który wręcz przeszkadza, no bo jak potem masz tam to gastro, to przy niektórych dyscyplinach... To raz, dwa, że... Znaczy, no wiesz, bo ja nie wiem, jakie są efekty po tym, ale mi się wydaje, że właśnie dużo osób jara sobie, żeby po prostu wychillować, tak rozluźnić się. Nienagrodnie pewnie działa to gdzieś tam, znaczy wspomaga właśnie taki relaks przed startem, ale w żaden sposób nie podkręca to dyspozycji startowej. No nie wiem, chyba, że są jakieś magiczne rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Też mi się wydaje, że nie powinno to być traktowane jako doping, ale ja sobie ręki nie dam uciąć, bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, powoli zbliżamy się do końca, zostało nam 8 minut, mówiłam, ale że szybko czas, szybko, tak, że czas szybko biegnie, więc czekamy jeszcze może na dwa telefony, ale jedno poważne pytanie i jedno mniej poważne. Mhm.
Czy jesteś przesądna lub wierząca i jak podchodzisz do tematu wiary? O to pyta czat. Okej, przesądna, wierząca, przesądna na zasadzie przesądów. Czasem tak, czasem nie. Zależy, czy przesąd jest na moją korzyść, czy nie. Wierząca jestem, jak najbardziej. Tak mnie rodzice wychowali, ja też czuję taką potrzebę. Ja wierzę w to, że jest Bóg. Dla mnie jest to potrzebne niejednokrotnie. Po prostu, no właśnie byłam w takich momentach, gdzie już tylko modlitwa mi pomagała. I ja w to wierzę i... Nikomu nic do tego, bo to jest moje prywatne. Także uważam, że każdy powinien w coś wierzyć, a jeżeli w nic nie wierzycie, okej, wasza sprawa. To jest naprawdę indywidualna kwestia i też uważam, że, że nikt z nas nie powinien być hejtowany za to, co wyznaje, za to, w co wierzy chociażby. I nieważne, jak bardzo byłyby to kwestie dyskusyjne, bo ja wiem, że teraz jest ciężko właśnie w tej kwestii wiary. Różne rzeczy się dzieją, niefajne, ale nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka. Jak katolik to zły, jak chrześcijanin to zły, jak ksiądz to na pewno pedofil. Nie każdy jest taki i nie możemy tak generalizować. I o to was bardzo proszę, byście, by po prostu mieć tę szerszą perspektywę nie patrzeć tylko z jednej strony. Bo medal ma chociażby dwie strony, a uwierzcie mi, że życie ma tych stron jeszcze więcej i w taki sposób nie można traktować drugiego człowieka. Trzeba czasem troszeczkę pomyśleć i faktycznie się zastanowić. Okej, to odbierzemy ostatni telefon i potem zadam to mniej mądre pytanie. Kto jest z nami? Halo. Halo, dzień dobry. Michał Dębski, Gorzowa się kłania. Cześć, akurat w Londynie nie jestem, ale z Gorzowa pozdrawiam panią Maję, tak? Maję, dzięki. Dla przyjaciół, tak? No więc mam nadzieję, że będę mógł się zajść do tego grona. Nie wiem, powiem szczerze, to chciałbym zapytać. Pamiętam te igrzyska wcześniejsze, w których pani zajęła to czwarte miejsce. Po prostu jest pani piękną, uroczą kobietą, a do tego wydaje mi się, że bardzo silną. Więc jestem naprawdę dumny jako Polak, że mamy takiego sportowca fantastycznego. Powiem szczerze, że ogromnie będę trzymał silnie kciuki na następnych igrzyskach. Ja wiem o tym, że ta presja, ale ta presja jest potrzebna. Mi się wydaje, że z jednej strony ona jest potrzebna, bo stała się pani naprawdę faworytem, pani Maju, i chciałbym tylko się zapytać, czy czuje pani to, że to trzeba wygrać, bo to trzeba wygrać. No, nie ma innego. Jest pani naszą faworytką i ja tą presję trochę zrzucam na panią, przepraszam, bo wiem o tym, że to nie jest łatwe, ale naprawdę po tym rzucie, co pani zrobiła w tej Chorwacji, to jest po prostu nie do opisania i chciałbym tylko powiedzieć to, że ma pani wielkich fanów i jestem fanem od dawna. I jest pani śliczną, piękną kobietą, ale do tego fantastyczną sportsmenką i to, co dzisiaj słyszałem, przynajmniej przez te kilka godzin, wielka klasa, więc chciałbym tutaj powiedzieć to, że jestem wielkim fanem i bardzo kibicuję i niestety tej presji, przed tą presją pani nie ucieknie. Pani ucieknie, bo oczekiwania będą. Dziękuję, to było w ogóle mega słodkie, bo słyszę, że ekscytację w twoim głosie, no po prostu się rozpływałam. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, nie ucieknę przed tym, jak najbardziej. Czy trzeba to wygrać? Pamiętajcie, że oprócz mnie będzie tam parę innych faworytek. Ja po prostu będę jedną z nich i zrobię wszystko, co będę mogła. Dobrze, ale chciałbym... Dobrze, to już nie będę tutaj zajmował linii, choć słyszałem, że są ostatni, więc bynajmniej ostatni są często pierwszymi, więc mam nadzieję, że tak samo będzie w pani przypadku jak w moim. Dzięki. Oby, chociaż ja przesądna nie jestem, ale niech tak będzie. Dzięki, Michał. Dzwoniłem i mogę chociaż chwilę zamienić słowa. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia i do zobaczenia bardzo wkrótce. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, Michał. To był już ostatni telefon, rzeczywiście. Rzeczy, które musimy zrobić, Maja. Musimy zrobić zdjęcie. Selfie na ścianę. Good. Możesz spróbować założyć kask Roberta Kubicy. Chcesz spróbować, czy nie? Nie, słuchajcie, mam dzisiaj tak pięknie nakręcone włosy, że no nie. Okej, dobra, to jeszcze jedno głupie pytanie, które miałam zadać. Co to jest transatlantyk?
Long story short. Okej, okay, listen. Po prostu, tak. No cóż, chciałam się poczuć kobietą, chciałam się poczuć inaczej. Przed igrzyskami stwierdziłam, dobra, zrobię sobie te rzęsy. Wszystkie je robią. Poszłam do kosmetyczki. Wie pani co, tylko ja poproszę tak naturalnie, bo to pierwszy raz, tak delikatnie, kobieco. Zrobiłam jedno oko i już nie było odwrotu wtedy. Nie? A, no, no, no. Dała mi lusterko. I ja nie mogłam powieki podnieść, bo tak ciężka. Ej, nie mam pojęcia, to było 10 d, 100 d, huk wie, naprawdę. Po prostu wyglądałam jak taka typowa, klasyczna Karynka. Oczywiście, no przyjechałam, powiedziałam, dziękuję, super, zapłaciłam, wyszłam przeszczęśliwa, przyjechałam do domu, się rozpłakałam, mówię, mamo, Boże, jak ja wyglądam, dramat. Poszłam do łazienki, zaczęłam te rzęsy zmywać. Oczywiście, no nie, no klej jest tak mocny, że no nie huhu, nic nie zejdzie. Ale potem, jak one zaczęły wypadać, tak fajnie to wyglądało. Natomiast a propos tego Atlantyku, jedna z moich koleżanek, która mnie zobaczyła wtedy, akurat spotkałyśmy się jeszcze na obozie przed wylotem na igrzyska. Ty stara, no ty to jak transatlantyk teraz wyglądasz. No cóż, nawet i co to miało znaczyć? Wiesz co, nie wiem, czy chcę wiedzieć, ale jakby mi tak podeszło, więc użyłam tego później w wywiadzie. Ale ja też miałam jedną przygodę ze sztucznymi rzęsami na zgrupowaniu w Cetniewie. Dziewczyny sobie zamówiły dziewczynę, która, zespół zamówił sobie dziewczynę, która przyszła robić rzęsy i ja też sobie stwierdziłam, że zrobię sobie te rzęsy i te rzęsy przetrwały 2 dni, bo miałam tak samo jak ty, nie mogłam w ogóle podnieść powieki. Miałam wrażenie, że ktoś mi przyczepił tutaj. Wyrwałaś? Proszę? Tak, ja je wyrywam. Ja po prostu siedziałam i je tak wyrywałam. No, tak. Girl, no. Nie. Tak się działo, Majka. Tak no się, dobrze, Majeczka, działo. Czekaj, zrobię ci zdjęcie. A, i w ogóle jeszcze słyszałam, że lubisz przychodzić do ludzi do domu i patrzysz, co mogłabyś zmienić, bo interesuje cię architektura wnętrz. I tak, właśnie to było to moją alternatywą dla sportu, bo od zawsze marzyłam, by być architektem wnętrz przede wszystkim, ale dobrze wiem, że no ja akurat nie pogodziłabym profesjonalnego treningu i studiowania architektury. Chociaż kto wie, bo znalazłam ciekawe studia, zobaczymy. Natomiast tak, uwielbiam po prostu przemeblowywać. Znaczy, widzę potencjał we wnętrzu, widzę, jak można dobrać kolory, meble, światło, zasłony. No, wiesz, po prostu. Dobra, co tutaj, podoba ci się to studio? Tak, to jest bardzo fajne. Coś byś zmieniła? Podłogę. Nie, ale nie, tutaj bardzo. To bardzo fajnie wygląda. No może tutaj tył, gdzie kamery stoją, ale wiadomo, tego ludzie nie widzą. Chociaż ja to nagrałam, wrzucę na Instagrama. Chodź, Majka, zrobimy sobie zdjęcie. Może tutaj. Okej. Okay. To ostatnio nam S odpadło, wiesz? Czekaj. Albo mikrofon. Co? No dobrze, róbmy. Kanał sportowy. Już? Wiem? Już, tak? Teraz! A to jest taka uroczysta chwila, tak? Tak. Ona tam, ta fotka zaraz nam wyląduje na tej ścianie. I co? I kończymy dzisiejszy Hate Park. Zaraz nam się tutaj zdjęcie wywoła. Kończymy dzisiejszy Hate Park cytatem Karola Goldena, który to cytat został zamieszczony 3 lata temu pod wywiadem Marii Andrzejczyk z Rio. Karol Golden napisał: zakochałem się w niej. W 2020 roku jadę do Tokio zobaczyć ją osobiście, jak zdobywa złoto. Majka, życzę ci tego złota. Życzę ci, żebyś miała jak najmniej presji. Bardzo dziękuję. Jak najmniej presji i żebyś rzucała tym oszczepem na wielkim luzie i żeby z tego wyszły bardzo fajne rzeczy. Dziękujemy za dzisiejszy Hate Park. Zapraszamy 25 maja dr Sławomir Mencen z Krzyśkiem Stanowskim. Czuję, że szczaci już po gaciach. I 3 dni później, 28 maja, Kękę i Tomek Smokowski. Tak wygląda rozkład jazdy na najbliższe Hate Parki. Dzisiejszym gościem była Majka Andrzejczyk. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.